Witam Was serdecznie wszystkich. Nazywam się Mietek Siudek. Za chwilę parę słów o sobie, o swoich doświadczeniach. To trochę o tym powiem, bo to w zasadzie to, co chcę Wam powiedzieć, wiąże się w głównej części z moimi jakimiś doświadczeniami. Na początek muszę Was zmartwić jedną rzeczą. Sam szkolę, jestem szkoleniowcem, także hejtujecie szkoleniowców. Tę branżę też trochę znam. Od jakiegoś czasu, zresztą jak mi zadacie pytanie, albo w pewnym momencie to powiem, jak to się stało, że zacząłem uczyć ludzi. Przede wszystkim motto, na które zwracam uwagę i od tego chciałem zacząć tę prezentację, nasze spotkanie dzisiaj, to jest grają pieniądze, nie setupy. Jestem autorem takiego oprogramowania Smart Investor, którego używam, jak były pytania. To jest oprogramowanie, które powstało, ma wspomagać pewne decyzje. Także taka forma, żebyście wiedzieli, czego używam i ewentualnie co jest używane. Jako szkoleniowiec i funkcjonujący na tym rynku używam disclaimerów. Dlaczego może warto mnie posłuchać? Dlaczego na przykład posłuchać tego, czego mówię, o moich doświadczeniach, co może Wam się przydać? Dlatego, że po prostu dość długo jestem na rynku i sporo rzeczy przeżyłem. Chociażby sam fakt tego, że rynki są cykliczne i mało jest ludzi na rynku, którzy przeżyli na przykład dwie dystrybucje w tej chwili, dwa duże spadki i którzy są w stanie o tym powiedzieć, to mogą przenieść, coś na ten temat powiedzieć. A pamiętajcie, że nasz mózg jest zbudowany w ten sposób, że pamiętamy te zdarzenia krótkie, czyli te ostatnie. Czyli dlaczego te cykle generalnie się powtarzają? Dlatego, że ludzi, którzy raz wchodzą do wody jakiejś, jeżeli ona jest zimna i zła, nie chcą drugi raz wejść. I dopóki ci ludzie funkcjonują, zarządzają i są na rynku, to pewne rzeczy się nie zdarzają i dlatego cykle trwają ileś czasu. Ta ekipa musi się zmienić. Też na przykład będą takie przykłady z mojego doświadczenia, żeby wam to uzmysłowić. Na rynkach trochę czasu spędziłem. To jest dobre 20 lat w tej chwili. Pracowałem. To, żebyście sobie to uświadomili, że duża część ludzi, też szkolących, ja nie mówiąc, że tutaj poddaję się waszym hejtom i szkoleniom i możemy o tym porozmawiać, dlaczego szkolenie, czy one są potrzebne, czy nie, czy to ma sens. Dokładnie zdaję sobie sprawę z tego rynku, jak on wygląda i to, że ja na przykład o wolumenie jako istotnym czynniku analizowania wykresów mówię od początku, kiedy zacząłem się pokazywać publicznie w jakikolwiek sposób, to nie znaczy, że ja go wypromowałem, bo pojawił się człowiek, który po pół roku znajomości tego, że jest wolumen, rozpromował go i dzięki temu ludzie do mnie trafiają na szkolenia z wolumenu. Po prostu ja nie jestem marketingowcem, nie jestem sprzedawcą, jestem tym od kopania w ekranie bardziej, czyli tym się zajmowałem. Zresztą to pokazuje czas. Pracowałem jako makler specjalista na GPW, w zasadzie prawie od początku w giełdy, potem pracowałem jako dealer w bankach, w biurach maklerskich. Wyniki miałem całkiem dobre. Kiedyś, jak przejmowali moje biuro maklerskie, to po przejrzeniu papierów biura, zamiast biura kupili lidera. Zarządzałem w TFI, czyli też mam doświadczenia z tego, jak to wygląda zarządzanie w różnego rodzaju tego typu instytucjach. I w 2003 roku w zasadzie skończyłem pracę. Czyli od 12 lat jestem bezrobotny, tak można powiedzieć. Od jakiegoś czasu to też pewien przypadek i pewne zdarzenia, które się wydarzyły w moim życiu, spowodowały to, że zacząłem budować sobie drugą nogę szkoleniową i też zacząłem po prostu inaczej patrzeć na pewne elementy. Trochę czasu spędziłem w trading roomie Bryce'a Gilmura. Jeżeli ktoś nie poznał jego prac, jego podejścia, gorąco polecam. Bardzo fajne podejście, jeśli chodzi o technikę overbalance, geometrię, myślę, że podstawowe takie. Znaczy ja zacząłem funkcjonować według jego kryteriów, jego podejścia do rynku. Oczywiście tych podejść na przykład do geometrii jest sporo. Miner, Jim Kane, sporo osób tutaj ma różne podejścia, ale mi najbardziej przypadło do gustu podejście Gilmura, ale też w trakcie opowiem Wam trochę rzeczy właśnie smaczków, niesmaczków z tego czasu w trading roomie, czyli tego, czego się uczyłem od poszczególnych ludzi, do tego miejsca dojdziemy. Także tak wygląda moja historia. I od jakiegoś czasu prowadzę szkolenia również i zajmuję się szkoleniami. To są właśnie jakieś takie wydarzenia z mojej historii, które tak na szybko
Darek do mnie zadzwonił, sobie pomyślałem, że a fajnie byłoby o tych elementach powiedzieć. A w ogóle to chciałem przede wszystkim zacząć od tego, żeby powiedzieć Rafałowi, znaczy spodobało mi się podejście, obejrzałem jego film, podejście odnośnie pokoju alkoholika, czyli tam tego zamkniętego straszkami. To jest genialne podejście. Czy może skupmy się na tych, na tym elemencie najpierw. Ja w swoim życiu w zasadzie miałem dwa takie duże rany. Raz z 30 tysięcy zrobiłem 6 milionów, drugi raz z 30 tysięcy zrobiłem milion, a potem wszystko umoczyłem. Za każdym razem. Czyli gdzieś tam zabrakło mi właśnie, ktoś mi nie zabrał tych flaszek z pokoju. Czyli zabawki zostały w pokoju i poszły z dymem. I też w pewnym momencie to właśnie ku przestrodze chciałem wam powiedzieć, że o ile na rynku, znowuż, jeżeli można robić takie rany, zarabiać duże pieniądze i grać na takim ryzyku, no to krótko mówiąc, kto gra grubo, ten grubo zarabia. Czyli wiadomo, że się gra na dużym ryzyku, gramy grubo i jedziemy. Tylko, że wcześniej czy później, znaczy moje doświadczenie prowadzi do tego, że trafia się coś, co się nie powinno zdarzyć. I rynki przez ten czas są zmienne. I ja przeżyłem flash krach 6 maja 2010 roku na rynku, kiedy stopy nie wchodzą, kiedy rynek jest zerowany. Czy przeżyłem na przykład spadki w 2008 roku, kiedy grałem na spadki i straciłem wszystkie pieniądze. Nie rozumiałem pewnych rzeczy. To jest, tutaj się cofnę do Gilmura. Gilmour w zasadzie w Trading Roomie przed każdą sesją mówił nam o trzech elementach. Musisz wiedzieć, musisz mieć przygotowany do roboty, przygotowani, są poziomy wsparcia, oporu, te istotne, na które patrzymy, czyli gdzie będą reagowali ludzie. Drugi element, gdzie są stop lossy. Gdzie są stop lossy ludzi, którzy przegrają na rynku, czyli gdzie rynek może eksplodować. I trzecia rzecz, musisz wiedzieć, czy rynek jest techniczny, czy nie jest techniczny. Jak mantrę tego słuchałem. Znowu, czy rynek jest techniczny, czy nie jest techniczny? No fajnie, tylko jak słyszysz to i moje doświadczenia były takie, że ja cały czas miałem rynek techniczny, na którym funkcjonowałem, czyli do 2007 roku funkcjonowałem na rynku czysto technicznym. Dla mnie pewne układy gilmurowskie to był bankomat. Jak potrzebowałem pieniędzy, to podchodziłem do bankomatu i je brałem i wyjeżdżałem się, bawiłem. Wracałem, bankomat, przychodziłem i brałem pieniądze z bankomatu, dalej żyłem. Przy czym to był etap mojego życia, to znowu, to są ważne elementy. To kiedy ja byłem sam, nie miałem rodziny, nie miałem dzieci, nie miałem żony, to, że ja miałem 6 milionów na rachunku, to były liczby. Co ja mogłem z tymi 6 milionami zrobić? Gdybym je wypłacił, sobie je rzucił, to może bym się z nich ucieszył. A to były czyste liczby na koncie i nic więcej. I one tylko takie dla mnie pozostały, niedogryzione. Nie miałem na tyle rozsądku, żeby te flaszki zabrać z tego pokoju i schować gdzieś indziej. No, oczywiście tam pewne zmiany nastąpiły, ale to było pewne zupełnie inne podejście, pewna wolność, to co tutaj Sebastian mówił, zupełne zero skrępowania, czy to jest 6, 4, 8, 2, 1 milion. Co za różnica? Stać mnie na wszystko praktycznie. Czyli jest takie podejście, czyli nie ma żadnej presji. Jakie mam koszty funkcjonowania sam? Zupełnie inne. Jeszcze dodatkowo, jeszcze jak macie pracę, gdzie dobrze zarabiacie, gdzie robicie swoje, gdzie nie czujecie tego ryzyka, no to jest wszystko zupełnie inaczej wygląda. To zeszliśmy na bok trochę w kierunku psychologii, ale to może jeszcze pociągniemy ten temat 2008 roku i spadków. To słowo Gilmura. Musisz wiedzieć, czy rynek jest techniczny, czy nie jest techniczny. Po prostu totalnie nie wiedziałem, co to znaczy. Miałem napisane, zakodowane, czy rynek jest techniczny, czy nie jest techniczny. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że Gilmour, pamiętam, 10 października 2007 roku, Gilmour przychodzi i mówi właśnie, no to skończyła nam się hossa. Od tego momentu zaczynamy Bessę. Mówię, jak to? Co? No, pogięło go. Wróżyć to sobie może każdy. No, okazało się, że to była bardzo fajna właśnie data. 5 lat od dołka w 2002 roku. Dołek był, czyli FIBO. Tam ile rzeczy się... Rzeczywisty szczyt był. Potem jeszcze tam OIX, czyli S&P 100 pobił 11 października szczyt. No, jednak zaczął spadać. Zacząłem grać normalnie na spadki. Czym się charakteryzuje metoda może Gilmoura? Jeszcze dwa słowa. Generalne podejście jest, że gramy krótkoterminowo u Gilmoura. Gramy krótkoterminowo, czyli podstawowym wykresem to jest wykres 5-minutowy. Czyli szukamy układów na wykresie 5-minutowym, oczywiście w obrazie wyższych interwałów,
ale podstawowym założeniem jest to, że nie podejmujemy ryzyka większego niż 2 punkty, czyli na jeden kontrakt gramy generalnie na rynku regulowanym, czyli nie na MT4, nie w kantorze, tylko na rynku regulowanym. Czyli gramy na kontrakcie, jeden kontrakt, jeden punkt to jest $50, czyli wchodząc w trade mogę zaryzykować maksymalnie 2 punkty. Szukam takich układów, żeby mi pozwoliło, żebym miał tak ograniczone ryzyko. Bardzo poukładany, rynek jest harmoniczny i to zresztą jak popatrzycie na moje screeny, wystarczy sobie spojrzeć, teraz jak sobie popatrzymy może na Emini w wolnej chwili, potem nawet po przerwie popatrzymy sobie jak rynek chodzi, to co starał nam się Gilmour pokazać, że on jest bardzo poukładany, uprawnia nas do tego typu grania. W związku z tym nauczony przez ileś lat grania w ten sposób, że to był dla mnie bankomat, ja dokładnie to samo próbowałem robić w momencie, jak się zaczęły spadki. Nie byłem w stanie ocenić, że rynek się zmieni, totalnie się zmieni. Nagle co się stało? Te moje setupy, z tych moich setupów zaczęło mi permanentnie wywalać na stopach. Zacząłem tracić. W związku z tym pierwszy efekt, no to przecież no ile, długo to nie może trwać. No to pozycje podwajamy, no bo to w końcu się musi, no jak to, przez 5 lat funkcjonowało jak szwajcarski zegarek, a nagle się coś się zmieniło, no i cholery. Jeszcze jedna uwaga, to też był czas taki, że 2008 rok, czyli moment, kiedy ja nie miałem dostępu do internetu. Faktycznie to wyglądało w ten sposób, że mieliśmy swój pokój w jednym z banków, z biur maklerskich, telefon i graliśmy przez, na speakerfonie składaliśmy zlecenia. No to jeszcze nie były czasy, kiedy nie było internetu. A za bardzo tak, że wyglądałoby pewne opóźnienie. Konsekwencją było tego to, że nie mogliśmy stawiać stop lossów na noc. Czyli na przykład, jeżeli zdecydowaliśmy się zostawić, i to było wbrew podejściu Gilmourowskiemu, dlatego że Gilmour restrykcyjnie, właściwie restrykcyjne podejście mieliśmy takie, że na koniec dnia zamykamy pozycję i idziesz spokojnie spać. No ale jak są spadki, idzie zwała na rynku, no przecież mnie wywala na tych stop lossach, to przecież zostanę na tych pozycjach. W związku z tym na kilkunastu tych mini na noc zostaje, a rano 7:50 ECB, 300 milionów w rynek, łup 90 punktów do góry. 5 minut. To się zrobił taki czas, że za przeproszeniem nie można było wyjść na chwilę od komputera, bo tam się mogło coś stać. Rynek zaczął wchodzić takimi zmianami, zaczęły się interwencje, zaczął się interwencjonizm na rynku. W związku z tym, mając dobre pozycje bez stopu, bo mnie na stopach mocno wywalało, nagle pojawiały się takie ruchy, które mi po prostu kasowały mnie po margin callu. I cały czas grając do dołu, grając z kierunkiem spadkowym w tym czasie, permanentny łomot. W ten sposób można wyzerować konto, także coś takiego się trafia i takie rzeczy się zdarzają. I to jest... No gdybym wtedy potrafił zastosować pokój alkoholika i zmniejszyć tę ilość butelek do jednej, czyli za każdym razem wypłacał te pieniądze i zostawiał, no to by mnie biuro skasowało na tym, co miałem i koniec. A że było tam dużo pieniędzy, to pozwalali jechać dotąd, aż się kończyły pieniądze. Także tak to wygląda. I przed tym przestrzegam, po prostu takie rzeczy się dzieją. Tak samo było, czyli takie granie no znowuż, mowa o stop lossie. To samo... 6 maja 2010 roku, flash crash w Stanach. No, wywołany zresztą nie żaden przypadek, tylko uderzone były trzy akcje do dołu, które wywołały lawinę paniki. No, no, cały proces. No i stop lossy nawet nie powchodziły jak były, po prostu się nie realizowały. Rynek po prostu pojechał setki punktów do dołu. Jak ktoś miał niezabezpieczoną pozycję, no to w pewnym momencie pieniędzy zabrakło, margin call, bo musi mieć ustawiony i koniec. I na samym dołku albo przy dołkach wszystkie pieniądze trafił. I to nie jest rzecz, która się dzieje codziennie na pewno. To nie jest rzecz, ale musicie wiedzieć, i to jest to do Rafała, że coś takiego kiedyś się może zdarzyć. I to ja to przeżyłem 2 razy i mentalność człowieka w tym momencie znacznie się zmienia. To jest zupełnie inne funkcjonowanie. Tym bardziej, jeżeli coś takiego się trafia w momencie, kiedy ja już funkcjonuję, nie mam stałej pensji, nie mam stałego dopływu kasy, tylko ja muszę zarabiać na rynku. Czyli jeżeli ja mam 3 dzieci w szkole prywatnej, mam żonę, stałe koszty jakieś, które są ileś, x mniej więcej funkcjonowania, no to ja muszę albo co miesiąc zabrać skupki i wyłożyć to tutaj, bo przecież nikt pieniędzy nie mam, albo wziąć to z rynku. Czyli zaczyna się zupełnie inne podejście do rynku, czyli zupełnie inaczej głowa zaczyna pracować, zupełnie inaczej to zaczyna funkcjonować. Ja gram o to, żeby zarobić na chleb w pewnym momencie. To jest zupełnie inne granie. Zresztą kiedyś ktokolwiek mnie się pytał, to zawsze mówiłem ludziom, nigdy nie graj pieniędzmi na życie. Podstawowe założenie, bo to zupełnie inaczej się funkcjonuje. Także z tego musimy sobie zdać sprawę i pamiętajcie o tym, że taki stop mentalny, jeżeli na przykład grając u brokerów
czy gdzieś mamy pieniądze za granicą, to są koszty przelewu, to 100, 200 dolarów, to są dość duże koszty, żeby przelać pieniądze, czy takie zabieranie pieniędzy. Znowuż, dlaczego te koszty są? W przypadku brokerów MT4, którzy funkcjonują tutaj, tych kosztów nie ponosicie. No, ale ja na przykład wychodzę z założenia, że nigdy, ja nie chcę grać u brokerów MT4, gram na rynku regulowanym. Na rynku regulowanym. Dlaczego na rynku regulowanym? Bo mam wolumen, bo mam liczbę otwartych pozycji, mam bardzo istotne informacje, które mi są potrzebne do analizy wykresu. Bardzo istotne. Próbowałem się odcinać od rynku MT4, no ale to zupełnie nie mam klientów, no bo klient w Polsce jest przyzwyczajony do tego, że dostaje coś za darmo, ma obsługę za darmo, ma przelewy za darmo, ma dane za darmo. Tylko teraz do tej analizy, którą robicie, musicie zdać sprawę, żeby coś analizować, wyciągać z czegoś wnioski, no to najpierw musi być jakiś wkład rozsądny do tego. A tym wkładem są przede wszystkim dane. Jak patrzycie na dane, tak się okaże, dane są płatne i to wcale nie mało kosztują. Jeżeli chcecie mieć jakiś pakiet dobrego dostawcy danych, Signalu, 200-250 dolarów miesięcznie, możecie mieć od brokera dane jakieś, czyli jeżeli macie konto na przykład w Interactive, Infinity, no to macie oczywiście dane bezpośrednio od brokera, ale to są jakieś konkretne koszty, czyli są związane z tym, tylko macie więcej informacji. Dlatego generalnie do czego namawiam, to po pierwsze z tego powodu właśnie w miarę dobrych danych i zupełnie czystego podejścia na rynku, namawiam do rynku regulowanego, czyli dla mnie to jest jakaś forma priorytetu i zawsze stawiam na rynek regulowany. Drugi element tej układanki, znowuż to się wiąże z jednej strony właśnie z tym pokojem alkoholika, o którym Rafał mówi, z drugiej strony to, że gramy na rynku nieregulowanym, niebezpieczeństwo odnośnie naszych środków. Teraz opowiem Wam kolejną dygresję, taką z mojego życia, gdzie właśnie w 2008 roku no przelewanie do Londynu czy gdzieś tam pieniędzy, no to wymagało jakiegoś i z powrotem, czyli na przykład takie zarządzanie, czyli zarabiam, zdejmuję, czegoś takiego nie robiłem. Były koszty, wymagało zachodu, poza tym się tym nie przejmowałem, jak się może coś wydarzyć. Miałem kilkaset tysięcy dolarów i euro. Graliśmy przez brokera Revco. Drugi albo trzeci broker co do wielkości na świecie. To był 2008 rok. No tam mieliśmy pieniądze, wszystkie w zasadzie. Tyle tylko, że funkcjonowaliśmy w ten sposób, że mieliśmy otwarte konto przez jeden z banków w Polsce. I de facto, znowuż kwestia prowizji. Ja płaciłem prowizję, ja dużo robiłem obrotów, także płaciłem tam stosunkowo niskie, bo tam płaciłem chyba 6,5 dolara od kontraktu, które te prowizje za to pośrednictwo i tak są znacznie wyższe, bo normalni klienci płacili tam około 14 dolarów, takie były stawki. W tej chwili dodam dla uwagi, że płacę 2 dolary, czyli to jest znacznie mniej na platformie, grając bezpośrednio u brokera, czyli wielkość prowizji. Graliśmy za pośrednictwem naszego banku i mieliśmy taką umowę z bankiem, że to w zasadzie on deponuje nasze konto, my mamy konto w Banku Polskim, a on otwiera nam rachunki na przykład właśnie w Interactive, czy wtedy w Revco. No i pamiętam taką piątek wieczorem po 22, dzwoni mój kumpel, przyjaciel, mówi, kurde, Revco padło. No to wszystkie pieniądze w Revco, broker się wyłoił. Trzeci to co do wielkości broker na świecie, no to strach, panika. Ale na szczęście nasz opiekun, tam doradca zarządu w tym banku, no od razu w sobotę rano telefon do niego, nie, bank gwarantuje to, on się z nimi będzie sądził, no to już od razu lżej, no ale stanąłem przed czymś takim, że nie mam wszystkich pieniędzy. Zresztą na takich Erlna, ci, którzy tam obserwują, czy chyba to dochodziło jednego z takich dużych graczy, który był chyba w zeszłym roku drugi na World Cupie światowym, nie w zeszłym roku, tam 3 lata temu był drugi w Mistrzostwach Świata tradingowych, no to miał u jednego z brokerów wszystkie pieniądze i wszystko szlak trafił. Czyli pojawia się kolejne ryzyko. Nawet na rynku regulowanym, ja nie mówię o tym, że jeżeli macie na Cyprze czy w Honolulu gdzieś pieniądze, to u tego brokera po prostu istnieje ryzyko, naturalne ryzyko tego, że te pieniądze do Was nigdy nie wrócą. Także też musicie sobie z tego sprawdzić. Dlatego ten pomysł na zarządzanie, że mam te 2% i gram za wszystko, to jest oczywiste. Nigdy nie trzymam więcej pieniędzy niż muszę na rachunku. Bo jest takie ryzyko, że u brokerów, szczególnie u brokerów takich poza nadzorem, cały czas jest możliwość, że coś takiego się wydarzy. Także przed tym przestrzegam i powinniście sobie z tego zdawać sprawę. Też musicie mieć... Znowuż, jak zaczynałem, jak grałem w funduszu, czyli te moje pierwsze początki, to było granie, generalnie analiza techniczna, wszystkie książki, które są dostępne,
podstawa na fale Eliota, znam przyszłość. Największa zguba dla mnie. Od razu odpowiedź, krótka uwaga. Dla tych, którzy liczą falę Eliota i na przykład na dniach, na tygodniach, to musicie zwrócić uwagę, że na niektórych instrumentach, na przykład jeżeli weźmiecie sobie platformę MT4 i otworzycie dolara australijskiego, to dołki i szczyty w niektórych miejscach będziecie mieli inaczej na dniach i tygodniach, niż będziecie mieli na kontraktach na Australijczyka. Pojawia się, no to jak to z tymi falami jest? Dwójka schodzi poniżej jedynki, czy nie, jeżeli dołek jest niższy, robiony niżej? Zaczyna się miszmasz, pewien element, który wam się rozjeżdża w dużych skalach, wcale nie w małych skalach, tylko w dużych skalach. Jeżeli patrzymy na instrumenty, które mają znowuż, jak analizować, bo tu się pojawia znowuż kolejny element analizowania poszczególnych instrumentów, na przykład pod względem teorii fal Eliota. To jak sobie popatrzymy na kontrakt kontynuacyjny E-mini, to jest główny mój instrument, na którym ja gram, grywałem i który poznałem. I była taka zasada w Trading Roomie u Gilmura, że graliśmy na jednym instrumencie. Zasada: poznaj jeden instrument, a dobrze wiesz o nim wszystko i grasz na jednym instrumencie, się na nim specjalizujesz. I graliśmy na E-mini, to muszę zdać z tego sprawę, że między jednym kontraktem a drugim kontraktem, jak jest rolowanie kontraktów, jeśli chodzi o indeksowe kontrakty, na przykład o E-mini, no to jest w trzeci piątek miesiąca kwartalnie, czyli marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Kontrakty się zmieniają, czyli wygasa jedna seria, pojawia się nowa seria. Między jedną serią a drugą serią, pamiętam największą bazę widziałem na E-mini akurat 14 punktów mniej więcej. No to już nam się dołki rozjeżdżają, czasami grube dołki, bo te serie kończą się między dołkami. W przypadku E-mini mamy instrument macierzysty, czyli S&P 500, czyli mamy indeks. Czyli możemy to zweryfikować poprzez indeks. Ale na przykład, to taka właśnie dygresja, jak już poszliśmy w tym kierunku, jeśli zauważcie, że analizując sam kontrakt i samą tylko cenę, na przykładzie E-mini, każdy instrument rządu, na przykład na euro-dolarze jest inaczej, na parach walutowych. One mają w innym miejscu zmianę serii kontraktów. Jest to poniedziałek, tak mniej więcej drugi tydzień chyba jest zamykanie, dobrze pamiętam, wygasanie kontraktów, bo jeszcze nie rolowanie. Na przykładzie E-mini. Jeżeli weźmiemy sobie w tej chwili obecny kontrakt E-mini, kontrakt na S&P 500, to jest ESU5 w tej chwili. To jest jego symbol. To on żyje od tam 20 któregoś marca mniej więcej, teraz do 20, strzelam, nie pamiętam dokładnie dat, ale września, to 3 miesiące jest jego życia. Czyli jakbyśmy analizowali sobie dłuższy wykres w tym momencie tego kontraktu, żebyśmy chcieli popatrzeć na zmiany ceny, zmiany wolumenu, no to mamy tylko ten obszar czasowy dostępny wykresu. Żeby to ominąć, to bierzemy wykres kontynuacyjny, czyli wy macie jakąś cenę na MT4, bierzemy wykres kontynuacyjny, na pewno sygnał tego jest ES-HF, czyli wykres kontynuacyjny. Ale teraz pytanie, jak on jest tworzony? U każdego brokera on jest inaczej tworzony, czy pojawiają się kolejne niuanse. I teraz to, że 20 wygasa ten kontrakt, to nie znaczy się, że w tym instrumencie jest rolowanie następuje na tym kontrakcie. Akurat w Stanach jest to ustalone z środy na czwartek, tydzień przed wygasaniem serii, następuje rolowanie kontraktu. Czyli jak weźmiecie potem kontrakt kontynuacyjny, to okazuje się, że przez prawie półtora tygodnia, ponad tydzień w kontrakcie kontynuacyjnym macie świeży kontrakt kwartalny i wolumeny na tym świeżym kontrakcie, a nie na tym starym kontrakcie, kiedy są większe. A wolumen z mojego doświadczenia przechodzi zwykle czasami w piątek, zwykle albo w poniedziałek, czyli część wolumenu po prostu już ginie z tego obszaru. Nie widzicie właściwego w kontynuacyjnym wykresie właściwego wolumenu. Czyli taka sprawa, taki niuans wolumenowy, a jeżeli do tego dołożymy na przykład różnicę w bazie między jednym a drugim kontraktem, na przykład 14 punktów, to okaże się, że wykres S&P będzie wyglądał w ten sposób, a wykres kontraktu będzie wyglądał w ten sposób, prawda, na dniach. No i teraz bawimy się w rozpisywanie fal, jak zaczynamy do tego podchodzić. Już mamy pewną zagwozdkę, z którą się spotykacie. Czyli jak używamy różnych metod analizy, następuje pewna sprzeczność. Także z tego też powinniście sobie zdać sprawę. No i uciekłem w którą stronę. Dobra.
Także to przy tym, to byliśmy przy Gilmurze. A propos, punkt pierwszy, cena może wszystko. Cena może wszystko, tanie zakupy, fundamentalne akcje, czyli na początku, żeby wam uświadomić tę cechę też i postępowanie graczy, różnych graczy na rynku, bo ci gracze są różni, mają różne priorytety. Zacząłem mówić o cyklach, że ktoś, kto podjął decyzję o tym, żeby jednak tę pozycję skasować i wszedł na rynek, bo to była hossa internetowa miał w pamięci, to on już przez następne, dopóki będzie szefem tego działu, on już takiej decyzji nie podejmie. Dlatego te cykle się wydłużają na rynku akcji. Ten gość musi odejść z pracy, przyjdą nowi, którzy zauważą, że na rynku finansowym można się szarpać. Tego gościa już nie ma, tylko cykle tyle czasu trwają. I następuje pewna niepamięć, bo on się sparzył na pewnym elemencie. Wtedy też miałem taką spółeczkę, którą ja sobie wypatrzyłem, miałem 5% w portfelu, czyli cały czas wisiałem na granicy ogłoszenia. Fundamentalnie zarąbista była. Pamiętam, że przy 8 zł dość długo ją trzymałem. Zakontraktowana w euro, PDE miała wtedy 4 przy 8 zł. Zakontraktowana na najbliższe 3-4 lata. Po prostu wyniki kosmos, a była Bessa. No i na każda sesja w funduszu to jest taka praca. Fru 50 akcji, na koniec PKC. No zawsze ci strzelają PKC po to, żeby ci obniżyć jednostkę. No bo to jest permanentny wyścig. To jest ściganie się z rynkiem. To jest codzienne ściganie się, codzienna walka. Bo to, jaka jest twoja jednostka, no to powoduje to, jak ludzie wpłacają do funduszu twojego pieniądze. No i w pewnym momencie już tam blisko 5%, no musiałem puścić ten papier, mimo że to na 10 akcjach było strzelanie, no bo inni grają przeciwko wam w tym momencie, żeby wam konkurencja. No pamiętam, spadło to do 4, do PDE2, no i tyle. No i fundamenty były kosmiczne, PDE2, stopy na poziomie, nie wiem, 8-7%. Zarąbista spółka, po jakiś roku kosztowała 40 zł i przy 40 zł pojawiły się pierwsze rekomendacje kupna. Wtedy. Także też musicie sobie zdać sprawę, kiedy się produkuje rekomendacje kupna. A propos tego właśnie jeszcze kupowania i zarządzania, że tak jak patrzę na, mówimy o środowisku szkolących, to bardzo dużo osób, ja podzielam w dużej części wasze opinie, które są wygłaszane na tym blogu co do szkolących, ale z drugiej strony też trzeba mieć jakieś tam rozsądne podejście do tego, wszystko w jakimś tam miarkowaniu. Ale większość tych ludzi szkolących no, pochodzi właśnie, zaczynała na rynku. Zresztą większość ludzi, którzy do mnie trafia na szkolenia, zaczynała mniej więcej w 2007 roku. To jest ten efekt, że przy każdej takiej manii, hossie, napływają ludzie, którzy przez ten syndrom na rynkach akcji, taki na rynkach syndrom pierwszego uderzenia, oni przychodzą i zarabiają nagle duże pieniądze, bo jest hossa, bo rynek rwie do góry, jest faza markup, czegoś nie dotkniesz, co nie kupisz, to zarabiasz. Tylko potem przychodzi moment, wystarczą 2 miesiące i to wszystko, co się zarobiło, nagle nie ma razem z tymi pieniędzmi, które się miało, bo rynek zmienia fazę. No i potem oni zaczynają się uczyć i tak to wygląda. Ja coś takiego przeżyłem w 2000 roku i 2007 roku. No taka właśnie, też żebyście mieli świadomość, jak się zachowują fundusze w takich miejscach. Ja pamiętam hossę internetową. Tak, to jak w 2007 nie zarządzałem funduszem, już wtedy byłem sam na rynku, czyli sam sobie sterem i okrętem. Ale w 2000 roku zarządzałem funduszem, jak była hossa internetowa i pamiętam w Polsce, żeśmy się długo trzymali przed tymi wzrostami. Pamiętam, że potrzeba było 5 sesji wzrostowych po 5% w Hongkongu, żeby nasz rynek ruszył. Już nie wytrzymał po prostu. I po prostu pieniądze zaczęły płynąć. To jest tak, ja otwierałem rano raport, 10 milionów funduszu wpłynęło. I tak, kurde, to 30 deko Saltesonu, 20 deko krakowskiej, 15% szynki. Bierz, co jest, no bo ja muszę się doważyć. Jeżeli ja mam w funduszu w statucie 80% w akcjach, to ja już nie patrzę, czy ja drogo. Ja jestem mięsem armatnim. Wbrew pozorom, coś takiego, że zarządzający przekładają się na mięso armatnie. Dokładnie. Jeżeli ja tego nie zrobię, ja nie wiem, ile czasu ten rynek będzie rósł. 5 dni? 1000? 10 dni? 3 miesiące? No, po 3 dniach, jeżeli moja jednostka będzie odstawała od jednostki innych funduszy, przyjdzie prezes, no chłopie, co ty robisz? Dziękujemy ci. No przecież klienci nie zaczną wpłacać pieniędzy do naszego funduszu, jeżeli ja nie będę nadążał za rynkiem. Czyli wbrew pozorom fundusze są tymi najgorszymi, są na końcu idiotami. Tak to funkcjonuje, tu nie zarząd zarządzających, także to musicie sobie uświadomić pewne prawa rządzące rynkiem. Także tak, a propos takich manii, to co działo w 2000 roku. Teraz te elementy, o których tutaj chciałem wam powiedzieć, to jest z punktu widzenia całego, te dykteryjki całe, o których tutaj w tym momencie sobie mówimy, no, służą opanowaniu tego całego jakiegoś tak zwanego, to
Hank Pruden bardzo ładnie to opisał i rozrysował, czyli takich trzech nóg tradera, czyli jeden element strategia i wszystko, co się wiąże ze strategią, czyli dla mnie strategia to jest analiza techniczna przede wszystkim i to trzeba sobie zdać sprawę, co oznacza ta analiza techniczna. Może do tego przejdziemy i to też na pewnych przykładach. Drugą istotną dla mnie elementem to jest generalnie analiza techniczna, a w to się wkłada wolumen. Wolumen grają pieniądze, nie setupy, dlatego że to pieniądze pokazują nam to, czy rynek będzie grał, czy nie. A to geometria to jest to, czego mnie nauczył głównie Gilmour i podejściach. Gilmour do nas mówił, to były czasy, kiedy nie mieliśmy platform, nie mieliśmy czegoś takiego jak smart investor, że my widzimy każdy ruch, każdy swing, jesteśmy spadać, zobaczyć, czy on jest równy, nierówny, czy tam są mierzenia geometryczne. Czyli jak zobaczysz to przez 3 miesiące, będziesz na to się patrzył i zobaczysz, że tam są zachowane reguły, to zaczynasz w to wierzyć. Pierwsze takie zdarzenie było, to właśnie jak kupiłem ten skrypt, książkę Gilmoura. Otwieram tą książkę i każdy szczyt dołek na dniach to jest zrobiony w punkt zniesienia albo inne fibo. Mówię, kurde, facet powybierał obrazki z wykresu. Potem na mniejsze interwały zaczęłem przechodzić, no ale później w treningu to funkcjonowało tak, że on robił prepper work, wyznaczał punkty, no i te punkty działały. No. Nie robił tego i to mogę się podpisać dwoma rękami, bo sam widziałem prepper work, czyli na przykład jeżeli będziecie czytali jego kroniki, napisał 2 tomy takich kronik, właśnie gdzie opisywał sesję, robił prepper work do sesji, przygotowanie do sesji, opisywał punkty i potem opisywał, co się stało dalej na wykresie. To było robione wszystko przed, te punkty były, słowo daje, wyznaczane przed, to nie było post factum. To nie było coś, że pokazujemy sobie, a tutaj fajnie było coś zrobić. Byliśmy przygotowani, wiedzieliśmy, w którym punkcie, gdzie, jak reagować. To jeśli chodzi o geometrię. I jak to mówił Gilmour też, ja was maluczkich nauczę, jak te kreatury w bankach robią was bola. Bo ci goście, którzy przychodzą, no po prostu lubią mieć porządek, tylko ten porządek trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, trzeba go dostrzec i trzeba się przekonać, że on w jakiś sposób funkcjonuje. Po czym trzeba mieć świadomość, że jeżeli coś funkcjonuje, to znaczy, że trzeba mieć świadomość tego, że może przestać funkcjonować. I to też przeżyłem parę razy. Na przykład ulubiony setup Gilmoura, tak zwany hook trade, czyli wejście na lukę, zagranie na zamknięcie luki. Setup, który funkcjonował, graliśmy w pierwszej godzinie po otwarciu rynku amerykańskiego, funkcjonował przez ileś lat, po czym w pewnym momencie przestał zupełnie grać. Po czym zobaczyłem chyba Zero Hedge na swoim blogu, zrobił statystyki, że w ciągu ostatnich 2 lat, nie mówię, to jest cytat mój sprzed jakiegoś roku albo dwóch, czy nie pamiętam z których 2 lat, bo ja przestałem grać luki. On podsumował, że w ciągu ostatnich 2 lat więcej luk niezamkniętych na S&P 500 jest niż przez ostatnie 30 lat. Czyli po prostu coś, co było mantrą, naturalną rzeczą, skanibalizował. Zresztą są setupy, które ja grałem, które były dla mnie jak bankomat, rynek je też skanibalizował. Po prostu nastąpiły pewne procesy, że inaczej te setupy zaczęły funkcjonować. I to, co uczył nas Gilmour, że my wszyscy, on nas nie uczył żadnego systemu. Jak ktoś powiedział system, to on dostawał piany, choleryk straszny. To była metodologia. Metodologia. Spoczyliśmy w kierunku trading roomu u Gilmoura. I tam było parę osób właśnie, od których ja się bardzo wielu rzeczy nauczyłem i myślę, że to było zgromadzenie ludzi, którzy grają według tej samej metodologii, ale każdy zupełnie inaczej. Gramy na te same schematy, każdy inaczej to robi. I to się wiąże z tym, to się wiąże z tym. To nie jest tylko to. Czyli wiąże się z innymi elementami. Na przykład. Pamiętam, jak kiedyś z taką Japonką z Anglii siadywałem często i ona, moja niecierpliwość, ja, na przykład gramy jakiś setup, układ, dobra, niech będzie, korekta 1:1, zwykła korekta 1:1 i na przykład schodzimy, czyli równość tych 2 odcinków i próbujemy w tym miejscu zająć pozycję. Pytanie, jak to robimy? To znowuż pytanie, że gramy, jak widać, dobra, że tutaj próbujemy zagrać. No i proste podejście, Gilmourowskie też takie było, ja byłem niecierpliwy zawsze, że no generalnie musimy się zmieścić w 2 punkty stop lossa, czyli powiedzmy na 5 minutach gramy korektę, nie, no 5-punktową, załóżmy na S&P. Równość w tym miejscu, no to jest pytanie, albo wchodzić z ręki w samym dołku, czyli na równość 5. Ja bardzo często grałem tak, że wchodziłem na 4,75, po prostu było moje zlecenie czekające przy tego typu wielkości swingu na rybkę, po prostu 4,75 i czeka, że zostanie obsłużone, ale na przykład Sangli nigdy tak nie robiła, ona czekała zawsze, aż się utworzy świeczka potwierdzająca, czyli na przykład coś takiego, jakiś pinbar tutaj na 5 minutach i po zamknięciu tego 5-minutowego pinbara ona dopiero wchodziła. Co automatycznie się działo?
zwiększała swoje ryzyko. Ja potrafiłem wejść na stopa 3-4 tiki, ona wchodziła za stopem dwupunktowym w tym miejscu. Zwiększała pewność swojego zagrania kosztem ryzyka. Wszystko kosztuje, nie ma darmowych obiadków. Tylko pamiętam, kiedy z nią siedziałem i tak mnie na przykład nosiło, ja jestem choleryk, nie potrafiłem wysiedzieć tego. Kwestia dyscypliny. Moment jakiegoś takiego zagrania, jesteśmy razem, ja patrzę, 4 minuty minęły, minuta brakuje, a ta świeczka właśnie wygląda już tak i zaczyna iść tu do góry. No i ja nie wytrzymałem. Baj i stop taki. Po jednej minucie ta świeczka wyglądała w ten sposób. Czyli kwestia dokończenia świeczki, jeżeli gramy coś z dyscypliną, no to gramy i trzymamy to do końca. I to nie jest, jak popatrzycie sobie, były takie czasy, jak zwiększa się zmienność na DAX-ie, jak jest walka o zamknięcie godzinowej świecy, to potrafią 50 punktów zrobić w 5 minut na DAX-ie. Po prostu i wyciągnąć i zrobić zupełny obraz świeczki. Dlaczego tak? Bo wykres to jest chęć przekazania informacji. Kiedyś zrobiłem taką prezentację, żeście widzieliście, kwestia w ogóle, co to jest wykres, co to jest rynek. Potraktujcie rynek jak zwykły bazar albo sklep. Po pierwsze, na rynku chodzi o to, przyjdź do mojego sklepu kupić jabłka, bo są najlepsze, czyli reklama. Złoto będzie kosztowało 5000 dolarów, repa będzie kosztowała, tak jak ten, Goldman Sachs wystawił informację, ropa kończy się na świecie, będzie kosztowała 200 dolarów. Się wszyscy hedżowali. I inne tego przypadku. Przyjdź do sklepu. Po pierwsze, przyjdź do sklepu, a potem spójrz na półkę. Co dla nas jest półką? To, na co my patrzymy technicy, wykres. Jeżeli jabłko jest błyszczące, wyglansowane, ładnie wyglądające, to chcemy kupować. Co naszym jest wyglansowanym jabłkiem ładnie wyglądającym? Wykres. Wykres, wyższe szczyty, wyższe dołki. Pewność zaczyna się rysować. Jeżeli Erik, ten gość, który mi to tłumaczył, jeżeli on chce sprzedawać, no to on musi narysować nam powód do sprzedawania. On musi wykreować chęć u nas zakupu, bo my nie będziemy chcieli kupować tu, prawda? Czyli w pewnym momencie, jak on kupuje, my będziemy musieli sprzedawać i on do pewnego momentu prowadzi do akumulacji. A potem wykres, cały wykres, na który my patrzymy, to jest miejsce, gdzie gracze przekazują sobie informacje. To według tych technik, jakie my znamy. Jeżeli my widzimy pinbara, no to my chcemy kupować po tym pinbarze. Tylko trzeba zastanowić się, co robią pieniądze. Bo ten pinbar jest specjalnie robiony na przykład na początku sesji londyńskiej czasami, dlatego że, żeby ludzie zaczęli kupować tuż po tym, bo po zamknięciu tej świecy ludzie zaczynają kupować. A jeżeli za plecami mamy słabość, a nie siłę, no to rynek frunie do dołu. To jest po prostu zrobienie ludzi w bolka. Albo sytuacja odwrotna, kiedy to się wymarzy. Sytuacja odwrotna, kiedy na dole mamy siłę, to co Rafał mówi o tym testowaniu, rynek spada, powiedzmy, rynek spada, 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 łup, świeca i teraz ona może być, znowuż, dygresja w kierunku świec. Świeca może wyglądać w ten sposób, taka świeca, czarna, a może wyglądać w ten sposób, prawda, słupek już narysuję. I teraz obie świece mogą być świecami popytowymi. Czym się różni jedna od drugiej? Tym, jaka będzie następna, bo to jeżeli się postawi następna biała, prawda, powiedzmy taka, no to jest nic innego jak złożenie dwóch świec po powstaniu czegoś takiego. Tylko po tej świecy zwykle jest jeszcze ruch do dołu, bo tu się pojawiają kolejni sprzedawcy. Prawda? Po tej świecy pojawiają się kolejni sprzedawcy grający na spadek. Czyli ta świeca, jeżeli jest akumulacyjna, jeżeli ktoś podejmuje akumulację i zamyka ją w ten sposób, a nie w ten sposób, to stara nam się powiedzieć, dajcie jeszcze trochę towaru, bo ja chcę jeszcze kupić. Tu dziękuję, zobaczcie, zawracamy. Przekazanie informacji. Tu chcę jeszcze kupić, tu już nie chcę wcale kupować. Chcę, żebyście wykupowali. Przekazuję informacje. Jeżeli jestem silny, jestem w stanie przekazać informacje, to ją kreuję. To jest kreowanie. Dlatego jest tak ważna walka na zamknięciu świec, żeby przekazać informacje. Bo jak przecież dwie grupy się ścierają, to każda stara się przekazać swoją informację w tym miejscu. Także zrozumienie tego elementu sklepu, bo poprzeskakuje. No i to jest tutaj ważny element przy tym wszystkim, na co patrzymy. No, rynkami rządzi popyt i podaż, pierwsze prawo Wyckoffa. Cena jest pochodną popytu i podaży. Nie wiem, we wszystkich książkach słyszymy, że cena dyskontuje wszystko. To pójdźcie na bazar. No. Zobaczcie, czy cena, czy jak gość jest 10 gości sprzedających marchewkę, to ktoś chce postawić, że sprzedam marchewkę za 10 zł, a inni postawią za 5 zł, to będziecie kupowali, bo tego, co za 10 sprzedaje?
cena nie ma nic do roboty. Jeżeli będzie jeden gość, który sprzedaje marchewkę i mi sprzedał za 10 zł, to wszyscy powinni tego gościa kupić za 10 zł. Popyt i podaż, a nie cena. Cena jest elementem wtórnym, który powstaje pod wpływem tego, co się dzieje tutaj. Czyli to daje nam pewną przewagę zobaczenia możliwych zmian. A tutaj właśnie przechodzimy możliwe zmiany. Mówiliśmy o teorii fal Eliota, czyli znowu sobie tak płyniemy tutaj. Przeskakuję z tematu na temat co do doświadczeń. Właśnie, a propos fal Eliota, zacząłem mówić. Zobaczcie, jak ja pamiętam znowu zdarzenie z trading roomu u Gilmura. Pamiętam tę sytuację mniej więcej tutaj. To są te rejony, kiedy Prechter, no dobrze, pewien aksjomat nie służący tylko, żeby mówić o falach, ale pewien element mówiący o zrozumieniu rynku. Tutaj Prechter cały czas było sell rynek, bo to jest fala druga i Dow Jones 600. Wszystkim najbardziej zabawne, pamiętam, to jest prognoza Prechtera właśnie tutaj. To jest fala druga w tym miejscu, czyli jesteśmy tu, mieliśmy wylądować tu. To jest podejście właśnie, jak nam ktoś próbuje, czyli zagrożenia, które płyną z podstawowym zagrożeniem dla mnie, zagrożeniem. Oczywiście z nim sobie można poradzić, tylko trzeba mieć z tego świadomość, że stosując falę Eliota, nie w sposób taki właśnie nie do końca świadomy i do końca po prostu to, że my widzimy jakąś projekcję, powoduje nasze wyobrażenie o tym, co zrobi rynek. I to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić. Bronić się przed wyobrażeniem. Trzeba być elastycznym i dostosować się do tego. To jest próba pokazania tego, co Prechter myślał, co teoria myślała na ten temat w tym punkcie, a co rynek zrobił. Jesteśmy gdzieś tutaj, prawda? Miało być 600. A najzabawniejsze było to, pamiętam, bo to był screen rzucony w trading roomie. Ktoś przyniósł analizę i mówi, i Gilmour złapał się za głowę i mówi, o Boże. Po pierwsze, Dow Jones nigdy nie spadnie do 600 punktów. Dlaczego? Bo to jest tak skonstruowany indeks 30 największych spółek. W związku z tym, jeżeli jakaś spółka wypadnie z niego, to włączą inną, która jest wysoka, która spała. I po prostu jest niemożliwe fizycznie. Czyli przez to chcę wam uświadomić jedno. Teorią to możemy zrobić wszystko. Czyli pewien dystans do każdej teorii, do tego, jak na to patrzymy. A to samo a propos właśnie też, widziałem ostatnio, ktoś mi porzucił link a propos rekomendacji Prechtera. To są wszystko sele. Wszystko big sell, sell za wszystko. Jeśli chodzi o teorię fal Eliota a propos. Po prostu najgorszą rzeczą, którą buduje dla mnie i z tym musi sobie poradzić przy teorii fal Eliota, to jest właśnie fakt budowania jakiegoś wyobrażenia, co rynek zrobi. Czyli musicie nabrać tego przekonania o elastyczności tego podejścia. A to już, jeżeli mamy jakieś wyobrażenie, co rynek powinien zrobić, jak słyszę gościa, który wchodzi i mówi, a rynek według mnie to powinien zrobić to i to. A według mnie to cena 25 zł to była nie do przebicia, ale potem było 11. I takie są prawidła rynku. Rynek powinien, a co robi, to są dwie różne rzeczy i trzeba się do tego przyzwyczaić i z tym się pogodzić. Syndrom Boga. Element, wyobraźcie sobie, jak miałem ten bankomat, no to u mnie się pojawił syndrom Boga. Ja grałem bez stop lossów. Ja się myliłem może raz, dwa na 10 razy. Byłem dobrym technikiem, dobrym analitykiem, dobrze czułem rynek. Tylko stąpałem jak po polu minowym. Tylko jak pomyliłem się 4 razy, to mi nogi urwało. Taki był efekt. A w pewnym momencie się pomyliłem. Po prostu rynek się zmienił. Ja nie zauważyłem tego momentu, w którym rynek się zmienia. Dlatego przestrzegam, że to wystarczy popatrzeć nawet tak patrząc przez pamięć krótką. Jak popatrzycie na zeszły rok na rynku, a popatrzycie na ten rynek na rynku. W zeszłym roku, pamiętam, w maju Komar. Zenon Komar. Kojarzycie człowieka? Czy nie? Napisał parę książek. Zresztą pierwszą książkę, na której się uczyłem, Sztuka spekulacji. Była taka, a potem jakiś czas temu zasiadałem z nim w Radzie Inwestycyjnej jednego z funduszy i razem się z nim spotykałem raz w miesiącu w czwartek, żeśmy sobie dyskutowali, dlatego ostatnio jak był w Polsce, no to żeśmy tam pogadali, wymieniliśmy parę poglądów i właśnie on mnie przekonywał, że nie, teraz na niczym nie trzeba grać, tylko na opcjach. Opcje, idealny instrument. Jak ktoś tam ma jakieś biuletyny, gdzieś tam do niego przychodzą, to w zeszłym roku był taki run na opcje. Run na opcje, no bo rynek zmniejszył swoją zmienność. Ja to jestem ubezpieczycielem, stanie się ubezpieczycielem, czyli stanie założenie sobie po prostu albo jakiegoś układu opcyjnego, że rynek czegoś nie zrobi, bo statystycznie w ciągu jakiegoś okresu ostatnio z tyłu nie robił tego, w związku z tym zakładam, że to jest mało prawdopodobne i 70% prawdopodobieństwa mojego jest, że jak rynek będzie chodził w takim rężu, że nie wybije z tego rężu ani tu, ani tu. Bo skoro ATR zmienność ma przez ostatni czas gdzieś tutaj nisko, to się to nie powinno wydarzyć. Statystyka jest po mojej stronie. I ja mówię,
ale się zacznie zaraz. No bo to jest, ileś to czasu trwa. Ileś to czasu trwa i rynek zmienia swoją tendencję. Dlatego, żeby zrobić tych wszystkich gości za przeproszeniem w bambuko. Robi coś innego. Znowuż, taki przykład znany nam, jak ze złotówką to wyglądało. Pamiętacie, jak ze złotówką wyglądał numer? Wszyscy chodzili i sprzedawali złotówkę, bo się cały czas umacniała, żebyście zakładali i tak dalej, filmy wpędzone. No co, ty jeszcze nie sprzedajesz? Przecież złotówka cały czas tanieje, można na tym zarobić. 3 miesiące wystarczyły, łup, 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 łup. A swoją drogą, jak przeanalizujecie złotówkę, to zobaczcie, jak symetrycznie wtedy szła. Zresztą też na którymś chyba, być może webinarze omawiałem to, że po prostu poukładanie technicznie bardzo, bardzo ładnie geometrycznie szła. Poukładana w tym ruchu do góry, jadącym do góry. Także coś, co wydaje się aksjomatem, jednak się zmienia. Jednym z kluczowych elementów na rynku jest zrozumienie, w jakiej fazie rynek jest. To jest jeden z podstawowych schematów Wyckoffa, opisany przez jego ucznia bardzo, bardzo szczegółowo. Jeden z podstawowych schematów akumulacji, jak wygląda akumulacja. To jest proces. To jest proces, to nie jest jedno działanie. Opisany, nie będę tego opisywał, ale to jest cały proces, co dla nas jest istotne. Zupełnie inaczej rynek będzie się zachowywał w tej fazie akumulacji, a zupełnie inaczej będzie się zachowywał w fazie markup czy markdown, czyli w układzie trendu. I teraz mając wiedzę i świadomość tego, gdzie my jesteśmy na danym naszym interwale, na danym naszym wykresie, no to jesteśmy w stanie, musimy się dostosować do tego. Czyli tutaj możemy sobie tworzyć różne cudowne strategie, na przykład moje geometryczne, 1:1, wyrafinowane, ale tak na dobrą sprawę tutaj wystarczy grać na przecięcie średnich i się zamiatać do rynku i wsiadać i jechać. Ale jak zaczniesz to robić tutaj, zginiesz marnie. Na tym polega problem większości robotów, że rynek nie jest cały czas taki sam, że on chodzi w różnych fazach. Dlatego podstawowym naszym zadaniem jest zdiagnozowanie, jaki charakter ten dany rynek ma. Charakter, czyli fazę rynku, czy on jest w fazie trendu, czy w fazie boku testowania, czy w fazie trendu. I to zarówno ma miejsce na dniach, na godzinach, jak i na minutach te rzeczy się dzieją. To wszystko. I to możemy wszystko rozczytać z wolumenu. I teraz na przykład, jeżeli tu będziemy grali jakieś strategie trendowe, no to legniemy z kretesem. Będziemy grali ruchy od bandy do bandy, od bandy do bandy, od bandy do bandy, a jak tutaj zaczniemy grać od bandy do bandy i nie postawimy stop lossów, no to powodzenia. Koniec. Marzenia o tym. Rynek trzeba wyłapać, czyli to daje nam pewną przewagę, jeżeli widzimy, jesteśmy w stanie zaobserwować ten proces, że wiemy, że ten proces może się skończyć. Nas uprzedza, żebyśmy spróbowali dostosować swój sposób grania, swój sposób podejścia do tego, co robi rynek. I to jest oczywiście, to jest jedno, że w każdej fazie rynek zachowuje się inaczej, w tych fazach zachowuje się inaczej. Dwa, różne rynki inaczej to robią. Czyli musicie wiedzieć to, że zupełnie inni gracze są na Emini, a inni są na DAX-ie. Mają inny charakter. Inaczej te rynki, Emini jest od bandy do bandy mimo wszystko, bo tamtego szwajcarskiego zegarka komputerów jest od cholery znacznie więcej niż na DAX-ie. Aczkolwiek na DAX-ie ostatnio taki robot Bruno w tej chwili grasuje, chyba najsłynniejszy jest. Zupełnie inaczej funkcjonuje. I teraz jak ja przestałem grać na DAX-ie, po prostu zmieniłem się na DAX-ie na kontrakcie, jeden punkt to jest 25 euro i jest ciężkim, on potrafi w ciągu paru minut zrobić i 100 punktów. Jest ciężkim instrumentem, także na kontrakcie, a płynność na DAX-ie w tej chwili jest taka, ja nie widziałem czegoś takiego wcześniej, jak grałem na DAX-ie, że potrafię mieć dziury dwupunktowe. Czyli w bidzie między bidem a askiem jest dziura dwupunktowa. Nie ma, płynność się zmniejszyła. Powiem wam, że jak grywałem tak w szczycie, ja grywałem z naszymi pozycjami, jak ktoś mnie zapytał, jakimi pozycjami grałem, to kiedyś na największą pozycję miałem 14 daksów, no to trochę ściany, zęby w ścianę wbijałem. I także nie miałem tak dużej pozycji jak Rafał. Grałem mniejszymi pozycjami, prywatnie. Nie miałem. To uciekła mi myśl. To w każdym razie te skoki, te pustka w karnecie jest, no, dla mnie jest bardzo przerażająca. Tak samo na Emini ta płynność się zmniejszyła. Powiem więcej. Grając tą metodą, czyli bazując na kampanii akumulacji, to teraz może powiem tak, dobra. Ważne jest to, z kim chcemy grać. Czyli my musimy przede wszystkim siebie zidentyfikować z jakim typem gracza, o których za chwilę postaram się chwilę coś powiedzieć, chcemy być. Czyli ja zauważyłem, że to samo widząc na wykresie, kiedy
od tak zwanego CABA, ja to nazywam climactic action bara. Jeżeli ten climactic action bar zaczyna mi się od 2000 kontraktów na 5-minutowym wykresie na DAX-ie, przy czym po prostu rynek wygląda w ten sposób, że sobie spada i nagle pojawia się taki wolumen, tutaj są takie wolumeny, prawda, i one są takie. I to już są moje doświadczenia, na przykład nikt o tym nie mówi, ale dla mnie to jest było kluczowe zrozumienie tego, że te słupki wolumenowe mogą wyglądać tak samo, ale dla mnie drastyczną różnicą jest to, czy tu jest 2000, czy tu jest 5000. Dlatego, że jak tu jest 2000, to tu wchodzi gracz z piaskownicy, który za chwilę przyjdzie, ten gość, który gra piątką, może dobrze. Ja tych graczy grających na rynku, to tak samo jak wy. Jeżeli byście grali na jednej platformie, było was dwóch graczy, ktoś, kto gra za 0,1 lota i Rafał, no to on z wami zrobi wszystko, prawda? Tak sobie pomyślcie, że tych graczy jest wielu i oni mają różne portfele, różnej wielkości, ilościami grają. W związku z tym, jak przyjdzie gracz z 2000 kontraktów, który chce coś zrobić na tym rynku, no to jest duże prawdopodobieństwo, że za chwilę przyjdzie ten z piątką albo z dziesiątką i go zdmuchnie po prostu. No ale jak już przyjdzie ten z piątką, to moje szanse statystyczne są duże, że on coś ugra, że to jest gracz, którym ja chcę się zabierać na rynku. Gdzieś wrzucając u was na Facebooku tutaj taką informację, właśnie powiedziałem, ile to w tej chwili wygląda i że lubię się zabierać z niektórymi graczami tylko. Czyli przyglądam się nie tylko jak to wygląda, ale też z jakiej wielkości graczem mam do czynienia, to jest dla mnie istotne. Po prostu zbyt często ten dostawał po uszach. No i ja grałem zwykle z gościem, który gra taką paczką na 5 minutach, potem grałem z gościem, który ma tyle 3200 sobie wyznaczyłem. Poprzez oprogramowanie to można zrobić. Znowuż, jeżeli patrzymy na wolumen, to możemy sobie ustawić wielkości wolumenu i dopasować do tego, zobaczyć, czy na przykład jak powstaje bar o takiej wielkości wolumenu, czy to jest istotny bar, który zapowiadał jakąś zmianę. Kwestia popatrzenia na to. Jak się zacząłem przyglądać przed tym webinarem chyba w czwartek, to zobaczyłem, że ostatnio ta płynność jest na poziomie 2000, nawet 1800 trzeba zejść, żeby zobaczyć gościa, który cokolwiek gra. Tak się płynność zmniejszyła. Czyli rozumiecie, zmieniają się parametry zewnętrzne rynku, ryzyko. I z tego trzeba sobie zdawać zmiany, a zmienności są duże. I przeloty są duże, na przykład są dziury na przykład w karnecie. To są elementy, które wpływają na dostosowanie tego, co jest na rynku. Musicie sobie zdać sprawę też nie tylko z fazy rynku, ale też powinniście sobie zdać sprawę, ale też właśnie z różnych charakterów rynku, że różne rynki też się w różny sposób zachowują, przyciągają różne typy graczy. Inaczej się zachowują rynki towarowe, inaczej się zachowuje E-mini, który jest indeksowy, inaczej się zachowuje DAX, inaczej się zachowuje funt, inaczej się do dolara, inaczej zachowuje się euro do dolara. To wynika często z charakteru z gości, którzy grają na tym rynku. I teraz, jeżeli ci goście mają duże pieniądze, znowuż, nie ma żadnych aksjomatów na tym rynku. Dlaczego jakaś transakcja i układ wyglądający, nawet wolumenowo dość podobnie, czyli dlaczego do transakcji zawsze trzeba podchodzić losowo? Nie mieć do siebie pretensji, że tym razem zobaczyłem to samo i nie wyszło. W transie inwestowania, chyba tłumaczenie polskie, Douglasa, tak? Książka jest coś to dobrze opisane. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli ktoś podejmuje działanie, na przykład my grając na to 1:1 nasze, czyli powiedzmy 5 punktów tutaj, ja wchodzę w tym miejscu i zakładam, że się powtórzy ta sama sytuacja. I ona ileś razy mi się powtarza i wszystko wygląda tak samo. Cała mozaika, układ wygląda tak samo, załóżmy. Raz to się zdarzy, wyjdzie, raz nie wyjdzie. I tu nie ma się co na to gniewać. Ja nie wiem, czy w tym momencie na przykład mój dobry kolega Erik, który grywa w tym miejscu, na przykład dzisiaj jest na urlopie. I po prostu jednego gracza brakuje. Albo ktoś dostał telefon od przyjaciela, że trzeba sprzedawać, bo będą złe dane o GDP albo inne. I ten układ nie wypali. Wystarczy jedna informacja zewnętrzna, która gdzieś w Singapurze, gdziekolwiek pójdzie, ten układ nie wypali. Wystarczy jedna zmienna, która ulega zmianie. I to się zmienia. I z tego też musicie sobie stać. Tu nie ma złotych. Trzeba być przygotowanym na każdy wariant. Musicie zdać sprawę tutaj, co się dzieje na rynkach, żeby zrozumieć to, co się dzieje. A propos, jeszcze byliśmy przy falach Eliota właśnie. To może takie stwierdzenie jednej z pierwszych książek, które czytałem, Minera. Miner bardzo mądrą rzecz napisał na ten czas, to był chyba 2003 rok.
że fale Eliota działają w 50%. Trzeba korzystać wtedy, kiedy są czytelne. Ja bym to teraz parafrazował. Zresztą Miner się zaczął bardzo, bardzo mocno odsuwać od fal w pewnym momencie. Zresztą kiedyś pracował z Gilmurem. Fale, jak są w tej chwili czytelne, czyli układ jest czytelny, następuje coś takiego, co się nazywa transferem ryzyka. W pewnym momencie ci duzi goście, którzy zakumulowali, tak jak mamy teraz sytuację, wielka akumulacja nastąpiła w 2009 roku na 38,2 zniesienia tygodniowego. U mnie na blogu możecie, tę kampanię jest opisana bar po barze z tamtego czasu, kiedy ją pisałem dzień po dniu, opisywałem każdy bar, każdy dzień opisywałem wtedy, jak ta akumulacja się działa na bieżąco, czyli są wpisy na blogu. Nastąpiła duża akumulacja, potem trząśnięcie 2010 roku, wybranie i do tej pory mamy cały czas fazę cyklu wzrostowego, gdzie ci goście dużo kupili i na razie nie widać, żeby sprzedali, krótko mówiąc. Czyli o co chodzi? Musi nastąpić transfer ryzyka do tych, którzy chcą kupić. Do tych, którzy wejdą w mannię. Nie wiem, czy tak tym razem będzie to tak wyglądało, jak kiedyś w hości internetowej, że 5%, 5%, 5% i wtedy wszyscy, no to nie pękam i kupuję. Wszyscy się rzucają do funduszy i kupują, no bo rośnie, bo już wszyscy chcą kupić. I czy to w ten sposób nastąpi dystrybucja? Nie wiem, bo to się w różny sposób może odbyć. Ale musi nastąpić ten transfer ryzyka. I teraz patrząc na w ogóle uczestników rynku, no musicie sobie zdać sprawę z tym, że gracie na tej platformie MT4, gracie jakimś instrumentem, na przykład euro-dolarem. I teraz pytanie, no oczywiście patrzymy na te trzy nogi tradera. One są, myślę, że istota psychologii samego mentalnego podejścia, zarówno jak i całego zarządzania ryzykiem, zarządzania pozycją, to są bardzo kluczowe elementy, myślę, że bardziej istotne od rynku. Ja akurat myślę, że przez ten czas bardzo dużo akurat o rynkach wiem, coś, co jest może mniej istotne. Ileś tam tych przykładów i zachowań też w sobie wyrobiłem dzięki zdarzeniom, za które płaciłem de facto. I też nie słuchałem czasami Gilmura, przykład, patrz, czy rynek jest techniczny, czy nie. Grałem na rynku po prostu wtedy, jak były te spadki, ja grałem na rynku nietechnicznym, próbowałem grać to samo. Próbowałem zarabiać, a tam były permanentne interwencje banku. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że cała infrastruktura rynku finansowego, są brokerzy, giełdy, pojawili się market makerzy, pojawiły się właśnie edukacja, szkolenia, to o czym mówicie, wolność finansowa, profesjonaliści na rynku. To wszystko na rynku rośnie, bo tutaj są wokół tego są pieniądze, ale też jest rynek derywatów rosnący. Opcje, ETF-y i tego rodzaju różne papiery. I to jest kolejna studnia, o której nie macie zielonego prawdopodobnie pojęcia, jak można chować wolumen, jak można chować pieniądze. Czyli też wolumen nie jest panaceum na wszystko. Inaczej jest na wykresie minutowym, kiedy ja widzę na Emini. Ja na Emini szukam gościa, który gra 10, pokazuje się 10 tysiącami na jednominutowym wykresie. To jest dla mnie gość, z którym ja się lubię zabierać. Na 30 minutach to jest, kiedyś było 230 tysięcy, też spada w zależności od wielkości, ale to jest gość, z którym lubię grać, bo widzę, że on coś może zrobić na rynku. To teraz, jeżeli popatrzymy na to samo, na wykresy większe, interwały dzienne, to musicie zdać sprawę, że następują, że pozycje, że to, co wy macie, patrzycie na euro-dolara, warto to obserwować, że za tym stoją kontrakty, które w pewnym momencie wygasają. Czyli ktoś buduje pozycję na kontraktach, tego wcale nie musi być widać na wykresie. Ale popatrzcie, kiedy wygasają kontrakty i jak następuje zmienność między wygasaniem kontraktów a przejściem, zmiana, wyższe dołki, szczyty na rynkach dziennych. Przecież jak ktoś otworzył dużą paczkę pozycji na kontrakcie w jedną stronę, to on nie musi ich zamknąć na rynku, one mogą wygasnąć. Nie zobaczycie go. Albo pamiętam takie zdarzenie na przykład na DAX-ie, a propos DAX-a. W pewnym momencie ktoś mi to powiedział, pokazał mi gościa, który Austriaka, który traduje w trading roomie na podstawie certyfikatów emitowanych przez jeden z banków. Certyfikatów z wbudowanym stop lossem. Co to znaczy? Ludzie w jakimś banku otwierają certyfikaty. Jak się on mnie uświadomił, to jaka to jest liczba klientów ten bank ma. Czyli do banku ludzie przychodzą i otwierają sobie pozycję długą albo krótką na DAX-a, korzystając ze stop lossa 11600. Wyobraźcie sobie tego, że przychodzi sprzedawca, idzie do jakiegoś klienta swojego dużej, który ma dużo pieniędzy i otwiera mu tą pozycję. Fajnie się gra w pokera z człowiekiem, którego karty widzimy. Przecież oni wiedzą, gdzie to jest.
W związku z tym on pokazywał, gość, jak rynek, na przykład on analizował DAXa pod względem wykresu tych certyfikatów, czyli gdzie idą po stopy, bo są w certyfikatach, i że to jest płynny rynek, czyli chowanie instrumentów, różnego rodzaju emisja. Czy to jest, są elementy, które ukrywamy w wolumenie, jak ten rynek nas stara się biednych szaraczków, tak krótko mówiąc, zrobić bola. Trochę was chyba postraszyłem. No ale to jeszcze jest parę takich myków, także musimy sobie z tego zdać sprawę. I tu dojdziemy, o właśnie, o szwajcarskim zegarku właśnie. To jest, ja nazywam szwajcarskim zegarkiem. To są właśnie te kreatury, które starają się mieć porządek na wykresie. No to przy patrzeniu na wykresy może którymś razem pokażę ich zachowania. Jeszcze jedna świadomość tego. Jedna świadomość oprócz tych graczy. Czy jak myślicie sobie, że jak jest taki, ja to nazywam grujeckie sady. Grujeckie sady, żeby nie było zbieżności, jakichś nazw, domniemania, są różne firmy hipotetyczne, które mogą sobie funkcjonować na rynku. No i wyobraźmy, że takie grujeckie sady mają sobie swój budynek. Mają swój budynek, który ma szwajcarskie mury. Ja cofnę może do tego. I w tych grujeckich sadach jest generalnie spojrzenie długoterminowe na to, co się dzieje w trendach, czyli fazy rynku. Faza akumulacji, faza dystrybucji, faza przeniesienia ceny stąd dotąd, żeby sprzedawać. Duże, makro. 7 lat Hossy, prawda? To są ci. I oni budują to view, bo tu oni idą do spółek, spółki są tanie, kredytują je, widzą, że spółka zaczyna się ruch. Ci goście siedzą sobie tutaj na tym piętrze i oni się tym zajmują. Potem w tym banku tak samo, no ten bank przecież ma dużo pieniędzy, bo tutaj ma kredyty, depozyty. Ma strukturę inną, która zajmuje się graniem na rynku w dużych swingów. Ja to nazywam pieniądze innych ludzi. Ich celem jest zarabianie na innych. Czyli jak już tutaj odbyła się akumulacja, robi się ruch, zaczyna się spadek paniczny, ci goście mają najwięcej pieniędzy i tutaj namawiają swoich dużych klientów i decydują generalnie o tym całym trendzie. To ci ludzie też mają pieniądze, ale oni są od tego, ci, żeby grać stąd dotąd. Oni są, wyłapują swingi te większe. I kto ma nie wiedzieć, czy oni nie wiedzą, że to jest korekta? A idziemy na piwo. Fundusze, nasi dobrzy klienci, certyfikaty emitujemy. Rynek rośnie w pewnym momencie. Jest tutaj na szczycie. PIL. A idziemy do fabryki takiej, bo ona ma duże nadwyżki finansowe, sprzedamy im, pokażemy im, że Nasdaq rośnie. U mnie zobaczycie takie miejsce na wykresie, kiedyś omawiałem. Sprzedamy im trochę certyfikatów na Nasdaqa. Upychamy certyfikaty, bo Nasdaq będzie rósł, ale spoko, będzie rósł. Panika. Ci, co się dzieje, zrobiliście nas bolka. Przecież PIL wraca tu. Jesteśmy szczęśliwi. Dostawcy płynności. Cały obraz tego, co powstało, to się nazywa Forexem. No ktoś to musi obsłużyć, prawda? Ktoś to musi obsłużyć. To jest kolejny dział w tym banku. Bo to nie są, zobaczcie, jakie są obroty na Forexie, ile jest domów Forexowych. No przecież to jest gigant. To jest chyba, nie wiem, 5 trylionów dolarów dziennie się obracać. Jakieś takie kwoty w ogóle się obracają na tym rynku. W związku z tym to jest naprawdę... obsłużyć to, cały ten flow, giga, to jest potężny departament, który się zajmuje się czym? No już będę budował dalej. Ten departament zajmuje się tym, że jak my widzimy coś takiego, prawda, rysuję ładnie, jak my widzimy coś takiego i tu wszyscy chcą kupić, no to wszyscy chcą kupić tu, prawda? No to od czego są ci goście? Oni pieniądze głównie mają zarobić z tego, że nam to sprzedadzą. Przecież żebyśmy my tutaj mogli kupić, to ktoś nam musi sprzedać, musi być druga strona transakcji. A czy oni są w ciemię bici? Czyli jeżeli oni to zrobią, to oni muszą sobie pomyśleć, tak, okej, dobra, damy tym gościom, ale potem wam zrobimy coś takiego. Czyli generalnie kierunek zachowany, ale ci, którzy kupili tu, postawią stopy tu. W związku z tym ci goście powędrują po stopy po to, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Chcieliście kupić, kupiliście. Rynek ma rosnąć, rośnie. Wszystko się zgadza, tylko pieniądze się nie zgadzają. No i tak dalej. Przejdziemy dalej do HFT, do coraz mniejszych interwałów.
kolejne komórki w tym domu, który się rozwija, którzy mają kolejne swoje interesy, dealerzy, market makerzy, którzy się pojawiają, potem IPO, wszystkiego rodzaju emisje, które trzeba sprzedać na rynku, plasować w odpowiednim momencie, przecież nie plasuje się ich na dołku, tylko plasuje się wtedy, kiedy wszyscy chcą sprzedać. To wszystko jest pewien mechanizm, który stanowi pewną synergię i to chciałbym, żebyście z tego wyciągnęli, że to nie jest tylko jeden wykres, jedna prosty element, że takie szersze firmy prop tradingowe. To też to jest coś, co wymusił rynek. Coś, co wymusił rynek, firmy prop tradingowe na rynku, które powstały. Ktoś mi mówił tutaj, że widział mnie, bo byłem na prezentacjach dla XTB. Rzeczywiście w XTB klientami premium tam akurat, to się nie chodziłem, ale pojechałem, żeby poznać w ogóle to środowisko i miałem taki cykl wykładów dla klientów premium, żeby w ogóle zobaczyć, co za ludzie to jest duzi. I tam dziewczyna, która tym zarządzała, no to po prostu dziewczyna, która przyszła z OSTC, czyli z firmy prop tradingowej, czyli trochę miała pojęcia o tym, jak wygląda rynek handlu normalnego, a nie handlu w kantorze. No, mówię rzeczy może niewygodne. Dobra, w każdym razie no to też posłuchałem tych ludzi i popatrzyłem właśnie, jak to wygląda. I teraz te firmy prop tradingowe, które się pojawiły, właśnie mi się skojarzyło z OSTC, właśnie jak one powstały. One akurat, pamiętam, OSTC to głównie chyba na kalendar spreadach, znowu technika grania, ale one zaczęły zapychać pewną lukę w całym tym interesie. One się pojawiły dlatego, żeby dostarczyć płynność graczom na rynku. Nie wiem, czy zdajecie z tego sprawę, że w firmach prop tradingowych można handlować na zero i zarabiać. W pewnym momencie, to co wam pokazywałem na drabince, jak się pojawiły roboty, co się zaczęło dziać? Jeżeli mamy drabinkę, bidy i ASCII, prawda? No jeżeli to połączymy z wykresem szczyty, dołki, jak wszyscy grają, gdzie są wybicia, no to jak roboty zaczęły to zliczać, co się dzieje, żeby to kupić, no to ludzie zaczęli, pierwsza reakcja to była, nie wystawiam zlecenia w karnecie. Zaczęły się robić dziury, to jest to, co jest w tej chwili na DAX-ie. Ludzie się boją wystawić za przyczyniem pupę, żeby go robot nie kopnął. W związku z tym każdy chce brać płynność, chce zdjąć to, co wisi, a nie wystawić płynność. Bo nie wie, jak kto go kopnie, czy się nie obudzi Bruno czy inny i go nie kopnie i pojedzie od razu za pivot. W związku z tym pojawił się strach. I zaczęły wchodzić firmy prop tradingowe, które zaczęły uzupełniać tę płynność, wystawiać się na rynku, ale też sposób ich grania. Na czym oni grają? Oni grają głównie na tym, co widzą tutaj, czyli to są tak zwani gracze na taśmie, ja ich nazywam przedstawiaczami butelek, no bo tak de facto oni widzą to, co robią, to jest podejście takie, też krótki termin, co się dzieje tu. No i teraz cofnijmy się do funduszu, jak ja to robiłem. Czyli znowu już w funduszu, no to jak ja chcę sprzedać, wykres wygląda tak. Znowuż, załóżmy sobie, że ja tu zbudowałem pozycję, 100 tysięcy jakichś akcji, prawda? Zbudowałem pozycję i chcę się jej pozbyć. Przecież się jej nie pozbędę całości tu. Tylko ja tu, uda mi się sprzedać 20 tysięcy, to potem jestem zainteresowany w supportowaniu tego rynku. To, co wam pokazywałem na wolumenie, jeżeli tu sprzedałem 20, to mam jeszcze 80 do sprzedania. W związku z tym jestem zainteresowany w tym, żeby ten wykres rysował się w sposób taki, że ktoś będzie ode mnie chciał kupić. Czyli zaczynam pilnować wyższych szczytów, wyższych dołków. Zaczynam to przekładać na wykres. Tu sprzedałem 30 tysięcy, bo jest hossa, wybicie, znowu się kupili. No to co ja robię tutaj? No mam jeszcze 50 do sprzedania. No to ja tutaj support, moje tutaj zlecenia się pojawiają. 10 na kupi, 5 na kupi tysięcy są bidy. Żebyście widzieli, że tu są kupujący. Widzicie mnie. W związku z tym przychodzi prop trading, czy firmy, które patrzą na tym, a to ja kupię sobie 300 nad, to ja kupię 200 nad. Nadbidują. Oni zostają, są obsługiwani. Ja nie kupuję. Ja tylko chcę kupić. Ale jak dochodzi cena? Proszę? Jak dochodzi tam cena, to zamykasz? Proszę? Niekoniecznie. Ja tutaj taniej odkupię. Jak tu sprzedałem, to najwyżej odkupię. Ale cena generalnie, jak jest, czym dłużej to trwa, tym tu jest więcej hartów. Czas powoduje to, że tu więcej ludzi przychodzi. Oni w końcu to, oni kupują ode mnie. W związku z tym, jak oni kupują ode mnie, moje bidy były w tym miejscu, cena jest tutaj, bo ci podnoszą, to ja bidy przenoszę tu, prawda? Oni się pojawiają wyżej. Bidy przenoszę tu. Oni kupują, no i co? Wybijają ten szczyt.
wybijają ten szczyt. Moje bidy są tu, ale wybity szczyt, no to ja dziękuję, rezygnuję, bo zaczynam sprzedawać. Pytanie, jeżeli mi zostało, na przykład miałem 80 tysięcy, 70 sprzedane, zostało mi 30 tysięcy sprzedane, to co się dzieje? Cena wybija, no to ja tutaj stawiam swoje aski i zaczynam to sprzedawać tutaj, po tym wybiciu. Zaczynam sprzedawać resztę swoich pozycji, zostało mi 20 tysięcy tutaj. To co ja robię? Ci goście, teraz znowu poznajcie mentalność i psychikę, jak się zachowują firmy prop tradingowe w tym miejscu. Ci, którzy to kupili. Ci, którzy kupili, tu jak kupowali nade mną te 300 akcji, to oni stop lossa stawiają pode mną. Pod moim bidem stawiają stop lossa. Po prostu grają na mnie. Czyli stawiają stop lossa, że jak to zlecenie zostanie wypełnione przez innego dużego gracza, no to ich też zamknie. To zlecenie tu czeka. W momencie, kiedy następuje wybicie szczytów, tu idą stopy. Tu ja mogę sprzedawać, bo tych stopów jest trochę. Tu są następni breakowcy, którzy wszyscy dochodzą w wyższe szczyty, wyższe szedołki, break w kierunku, wszystko jest pięknie. Następni się rzucają do kupowania. Tu jeszcze na reteście, cofnięciu też kupują. No to jest komu to oddać, bo tu się ustawiają zleceniami czekającymi w tym miejscu. Jest komu to oddać. No ale oni kupują i w pewnym momencie to moje zlecenie 5000 ja zabieram z rynku. Co się dzieje z tymi pozycjami kupionymi przez prop trading? Prop trading to jest taka firma, nie wiem, czy macie świadomość tego, jak to funkcjonuje. Goście grają generalnie za pieniądze firmy albo pożyczone pieniądze, czyli mają dosyć mały wkład i przede wszystkim dla nich najważniejszą rzeczą jest limit straty. Nie wiem, czy macie świadomość, oni potrafią grać 100 tysiącami dolarów, ale mają stop lossa 200 dolarów dziennie. Nie mogą stracić więcej niż 200 dolarów. Kiedyś muszę wam powiedzieć, że kiedyś prowadziłem wykład dla takich właśnie w grupie dla firm prop tradingowych. Pierwszy raz się zetknąłem, moje pierwsze zderzenie. I mówię tak, pierwszy wieczór przyjechaliśmy tam, to było 2-3 dniowe. I tak, żeby poznać ich w ogóle, jak oni grają. Idę do gościa, mówię, pijemy piwo, razem sąsiadam, mówię, słuchaj, a jak ty grasz w ogóle, jak tutaj grasz? No jak to na taśmę, no. Ja mówię, ale co, no patrzysz na świece, na wyższe dołki, wyższe szczyty, trend analizujesz, linię trendu, on to patrzy, nie? A co to jest linia trendu? No dobra. Kiedy kupujesz, kiedy sprzedajesz? Jak to kiedy? Przecież to jest proste. Jak rośnie, to kupuję, jak spada, to sprzedaję. Ale jakiś sposób decyzyjny, jakieś analizę, świeczki patrzysz? Świeczki, a co to są świeczki? Zarabiasz? Zarabiam. Co jest? Idę do jego szefa, mówię, ty, o co chodzi? Słuchaj, a o czym będziesz miał jutro wykład? No, manipulacje rynkami. Widzisz, i ten gość nie podlega manipulacji. Proste. No i ich zachowanie jest takie, że oni mają dosyć duży kapitał, ale mają restrykcyjnie trzymać stop. W związku z tym, jak tu się okaże, że moje zlecenie ucieknie stąd, plus ja tutaj walnę jeszcze do dołu, znaczy jak ja zaczynam sprzedawać, to ja już nie sprzedaję tutaj na breakach, tylko jak ja mam mało pozycji, no to ja frotę 30 tysięcy po markecie, czyszczę ten market. Co ci goście robią? Właśnie dlaczego te szybkie w tej chwili te odwrócenia, te wąsy od dołu i szybkie spadki ma się takie gwałtowne? To jest właśnie wynik tych uczestników rynku, którzy mają restrykcyjnie pilnować straty. W momencie, kiedy to zlecenie, ten bit ucieka, tam niektóre zlecenia już fejki są zakazywane w Stanach przynajmniej, ucieka to zlecenie, w związku z tym w panice, ja to nazywam, kto ostatni ten beryk. Kto nie sprzeda, ten jest beryk. I teraz są goście, na przykład w Polsce, którzy grają, jeżeli nie mają odpowiedniego pinga i szybkości internetu, to oni nie siadają do stołu, bo tacy goście ich wyrolują. Po prostu on nie zdąży, bo tutaj już nie ma wtedy popytu. I wtedy to się robi z takiej świeczki, która wraca tutaj, nagle się robi taka świeczka, prawda? Jeżeli on tego nie zamknie sam na rachunku, to całe biuro prop tradingowe ma swoje ryzyko określone. Czyli jest gość w departamencie ryzyka, który odpowiada za to ryzyko, że to biuro cało nie zamknie. Jeżeli to cena zaczyna spadać, nieważne, że to jest tanio, on ma skasować pozycję. A bardzo często te umowy są podpisywane z brokerem jeszcze, że broker, na przykład taki Interactive czy inny broker, jest odpowiedzialny za rachunek. Gość, który dostarcza płynność do tego prop tradingu, mówi mu, dzienna strata ma nie przekroczyć tylu i tylu. Jeżeli to przekroczy, ja u ciebie handluję, ale ty odpowiadasz za większą stratę. Broker ma pokryć tą pozycję. W związku z tym rozumiecie, nagle jak gwałtowność rynku wzrosła, pewnych zachowań. To wynika wszystko z pewnej mechaniki, która wynika z uczestników rynku, którzy są na rynku. No i kto ostatni, kto nie sprzeda, ten berek. No. I potem goni. Cyfry na koncie, a nie pieniądze na życie. O tym chwilę powiedziałem, że to jest bardzo istotny element, z którego sobie nie zdajemy sprawy. Kolejny element, który też dotyczył wielu z was, bo jesteście młodymi tutaj zaczynającymi, którzy jeszcze nie mają pewnych zobowiązań takich zewnętrznych. O tak. To znowuż, wrócę do tego,
zaczynałem tak jak Rafał, jechałem równo, po bandzie, w tą i z powrotem, czasami traciłem dużo, zarabiałem dużo, ale generalnie duże rany, duże zarobki, bo grałem o liczby, nie grałem o pieniądze na życie. W momencie, kiedy zacząłem grać na życie, pieniądze na życie, to już tak nie wygląda słodko. Wtedy jest bardziej ważne ryzyko, stabilność, bo ja muszę co miesiąc zapłacić za szkołę, za wszystko, za dojazdy, za to wszystko muszę zapłacić. Są pieniądze, które są co miesiąc mi konkretnie potrzebne. Ja nie mogę sobie pozwolić na ich tracenie. Czyli nie ma już tych ranów. Stabilność, pewna stabilizacja, co się z tym wiąże. Znowuż pewne elementy, których myślę, że możecie nie docenić, ale na które wam chciałem zwrócić uwagę. Przeskoczymy. Poznaj siebie, sen. To jest pewien element, który mnie też zaskoczył. Zaskoczył mnie strasznie, bo w momencie, kiedy ja pracowałem na rynku, byłem sam, sobie handlowałem jak chciałem na rynku, to miałem taką złotą zasadę. Wstaję, kiedy się obudzę. Nie używałem czegoś takiego jak budzik. Czasami do pracy, do banku państwowego przychodziłem, potrafiłem przyjść o 9, pół do 10 i to przyjść w t-shircie, w krótkich spodenkach, czyli wszyscy w garniturach, oczywiście tam się zaczynał larum pań niektórych, ale to przechodziło jakoś bezboleśnie, ale tak sobie chodziłem do pracy. Obudziłem się, wstawałem, zaczynałem pracę do rynku. Wysypiałem się generalnie. No i z czasem, z wiekiem ożeniłem się, pojawiło się pierwsze dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, w międzyczasie dobrze szło, postawiłem sobie dom, wyprowadziłem się za Warszawę, do lasu, pięknie wszystko i tak dalej, no trójka dzieci się pojawiła, ostatnie dziecko, żona lekarz, mówi, wracam do pracy, doktorat robię, trzeba część obowiązków przejąć. No fajnie, no to trzeba z tej wsi, spod Warszawy dojechać do Warszawy, w związku z tym zaczyna się pobudka o 6 rano. Ona wstaje i nagle ręczki się trzęsą. Ja jestem nie ten człowiek. Ja po prostu nagle przestałem funkcjonować. Sen, brak snu, brak wyspania, działanie na stres, działanie stres, ja po prostu zacząłem się trząść przy klawisze, zacząłem się denerwować. Po prostu moja kondycja psychofizyczna strasznie siadła. Ja sobie nie zdawałem sprawy przez długi czas, ale to, że ja byłem niewyspany. Ja nie wiem, jak na was to działa. Każdy może ma takie rzeczy. Ale wam o tym mówię, uprzedzam, że są rzeczy, które ja potem zauważyłem później, że to mnie strasznie zmieniło. Brak wyspania takiego permanentnego. Coś się pozmieniało. No i tak zaczęło funkcjonować. I uczulam na tego typu zmiany, bo to się zmienia. Zmieniają się priorytety wasze. Kiedyś ja chodziłem, grałem o liczby, a potem ja muszę zapewnić dzieciom to. Moim ulubionym czasem na rynku to była godzina 21-22, kiedy mam rynek poukładany, mam typy dnia, mam na talerzu wyłożony bankomat. Żona wraca z pracy. Słuchaj, zjesz ze mną kolację dzisiaj. No zaraz. Znowuż muszę oglądać twoje plecy. Może byś dziecku poczytał. No i tak się zaczyna. To są elementy, które nagle dyskomfort totalny. Czyli to, co funkcjonujecie. Ja funkcjonowałem w czasie popołudniowym zawsze, do 22. Nagle to się rozwala. No to wam wszystko płynie. I to strasznie wpływa na to, jak zaczynacie funkcjonować. I tutaj wam chcę powiedzieć, znowu zwróć uwagę na dykteryjkę o Gilmurze. Wszyscy uważają, fajni traderzy, szczęśliwi ludzie, kupę kasy zarobili. No to rozczaruje was. Gilmour rzeczywiście jest gość strasznie, strasznie despotyczny z jednej strony. O, jak czasami po mnie się też przejechał tam, to po prostu kiedyś używał dość ostrego języka. Niektóre setupy śmiesznie nazywał, na przykład jeden z setupów jest nazwany Enzo, od imienia takiego Włocha, który nie mógł nigdy zrozumieć takiego setupu double drive'a prostego, ale po prostu on już po prostu jechał. Ja kiedyś pamiętam, mówię, słuchaj, ale to super, że to tłumaczysz, że on to zrobił ten błąd, bo dzięki temu my się możemy... Ty gówniarzu, nie lej na druty rozgrzane prądem. Taki był tekst do mnie. No dobra. Także bardzo wiele rzeczy, ale co wam chcę powiedzieć? On jak nas uczył, to on nie grał. On sobie grał w Hold'em Pokera na przykład. Zresztą uczył, napisał książkę o pokerze. Nie grał, ale przekazał nam mnóstwo wartościowej wiedzy. Co robił? Za to pił w naszym towarzystwie. Zapijał się. Pamiętam, ostatnio był urodziny 64, mam mniej więcej wtedy. Gość samotny, dwa razy rozwiedziony, matka w domu starców, niczego nie miał. Pamiętam, jak przez dwa tygodnie się cieszył, że córka do niego ze Stanów przylatuje. Po prostu super, córka przylatuje, będzie fajnie, tu rodzina i tak dalej. Jak przyjechała, to po prostu darcie, krzyki, wąt z domu. No tak to się skończyło, czyli gość wyalienowany społecznie, czyli totalnie w innym świecie żył, czyli on zarobił swoje, po co ja mam grać? Komu ja te pieniądze? Ja w tej flądrze oddam te pieniądze? Komu ja mam to oddać? No,
nie miał po co grać, nie miał w ogóle motywacji do tego zrobić. Czyli tak się kończy, sobie z tego zdałem sprawę też, że jak może wyglądać moje życie, bo siedziałem po 8-10 godzin przy monitorze, spędzałem dni. I to też, właśnie, to stąd dlaczego zostałem szkoleniowcem w pewnym momencie. Tak to wyglądało, zresztą u Gilmura, no tak. Zresztą kiedyś nawet ktoś napisał do mnie, czy Gilmour był szczęśliwym człowiekiem. A teraz Gilmour swoją drogą, pamiętam jak w pewnym momencie, dlaczego nasz w ogóle Trading Room się rozpadł i dlaczego to się rozjechało. No Gilmour znalazł sobie panią w internecie z Brazylii, pojechał, nagle zobaczył rodzinę, inny świat, w ogóle jakieś w wieku 64 lat chyba. Zaczął żyć życiem. Na maile nie odpowiada, ma to w serdecznym poważaniu w tej chwili cały rynek. W ogóle go rynek nie interesuje. Zajął się Formułą 1 w ogóle czymś tam, w ogóle rynkiem się nie zajmuje. Żyje, ma się dobrze, ma to w serdecznym poważaniu. Odciął się zupełnie od rynku. I tu dlaczego zostałem traderem? To też taka ciekawa dykteryjka. Kiedyś Paweł Śliwa kupił u Gilmura jego skrypt. Price Action, któryś tam kupił skrypt i jak Gilmour mu wysyłał, odbijał cały czas mailem i on mówi, weź tam, zadzwoń do niego, człowiek z Polski, nie mogę mu odbijam, pomyśli sobie, że jestem jakimś złodziejem, nie chcę mu książki sprzedać, to weź tam z nim, bo nie odbijam mu mail, coś zrób. No to ja zadzwoniłem do Pawła, mówię o co chodzi, mówię, no mówię, a dobra, jak będziesz tutaj, to spotkajmy się, umówmy się, spotkaliśmy się na kawę, w ten sposób pozwałem Pawła Śliwę. Poznałem go w ten sposób i żeśmy pogadali, sobie pomijali, bo on zresztą jest dużym fanem, był, nie wiem czy jest, ale był Gilmura i jego podejścia co do overbalance. No i po jakimś czasie, to był taki przypadek, który się wydarzył właśnie spotykając Pawła. Po jakimś czasie, to może się wytnie, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że mój starszy brat pewnego dnia się nie obudził, robił to samo co ja. Po prostu się nie obudził. Wylew czy coś się skończyło to źle. 8 lat starszy ode mnie. To mnie strasznie telepnęło. Znaczy tak dość długo się nie mogłem pozbierać po tym. No i tak w pewnym momencie też będąc sam zamknięty w tej swoich czterech ścianach w pokoju na szczotki, można powiedzieć, z tymi monitorami, bo to cały mój świat. Z sąsiadami to ja mogę pogadać o piwie, o wszystkim, o meczu, o tym, ale jak coś zaczynam mówić o rynku, czymś ja żyję, czy coś co kocham, coś co robiłem przez kilkanaście lat, to patrzę. Porąbało cię? Mniej więcej tak, czyli w ogóle nie ma z kim z żoną porozmawiać na ten temat. No nie ma z kim nawet pogadać, otworzyć, a człowiek jest zwierzęciem stadnym generalnie, a nie jest. W związku z tym jakąś tam deprechę odwaliłem i w końcu mówię, a tak, jeszcze nie wiem co robić, nie wiem co z sobą robić. Poszedłem na spotkanie Satrfu, w Warszawie było. Kupiłem spotkanie, poszedłem zobaczyć, poszedłem. Nagle w windzie spotykam jakiegoś gościa i zaczynamy gadać, no i fajnie nam się rozmowa układa. No bo zaczynamy nadawać na tych samych falach, zaczynamy mówić o tych samych rzeczach. Ja razem wchodzę w jakąś interakcję, no bo to są rzeczy, które ja lubię, kocham i jestem tym, żyję tym w jakiś sposób. No i tak siedząc na tym wykładzie, pamiętam, ktoś miał, znowuż też taka dygresja, ale też ważna rzecz, dziennik tradera. Miał ktoś wykład o dzienniku tradera, nie pamiętam kto. I tak właśnie mówi, że jak ważne jest prowadzenie dziennika tradera, żeby zachować pewne rzeczy, żeby zaobserwować na rynku. I on pokazuje różne setupy połączone z geometrią i tak mówi, zobaczcie, zaobserwowałem coś takiego. Gdyby nie dziennik tradera, to nigdy bym tego nie zauważył. I tam pokazuje na przykład setup. Znowuż zrobimy tu porządek. Znowuż, może to nie dokładnie ten sam, ale ideę postaram się przekazać. Jest setup. No i tu powiedzmy, rynek dochodzi do tego punktu, to jest 1:1 równość. 1:1 to jest równość korekt mniej więcej. Tu 38,2 jeszcze zniesienie powiedzmy całego swingu, no i dochodzi taką świecą, białą. Taką świecą dochodzi do tego poziomu. No i tam już omawia ten, i jak myślicie? Bo on zaczyna mówić o tym, wiecie co? Zawsze jak siedzę i na przykład obstawiam jakieś setupy, gość setupowy, nie patrzył na wolumen zupełnie. Mówię to, jeden błąd, który zobaczyłem, że popełniał u siebie, to że na przykład jak widzę, jak jedzie taki pociąg, to ja wycofuję zlecenia. Co potem się okazuje, że te zlecenia są dobre, że one by się zrealizowały i by weszły i na nich zarobił pieniądze. Generalnie zaczęło od tego, że i to mnie nauczył dziennik tradera, że ja zauważyłem takie prawidłowości, bo prowadziłem dziennik i po prostu przestałem się bać w tym momencie. Po prostu zamykam komputer, nie patrzę na to, jak to się dzieje, jak to jest realizowane. No i właśnie w międzyczasie wcześniej pokazuje taki układ, pokazuje jak to wygląda. Jak myślicie, pyta, czy ten setup zadziała? No nie, sala krzyczy, mówię. Zadziała, bo tu jest dystrybucja. Głos z drugiej strony. Chłopie, poucz się świec. No, dobra, cisza. Paweł na koniec, Paweł tak mówi, wiecie co, na sali jest gościu,
od którego myślę, że nie powinien siedzieć z tamtej strony, tylko czasami warto było, żeby stanął z drugiej strony. No i wtedy mnie przedstawił, mówi, mnie namówił na to, żebym zrobił pierwszy jakiś wykład na ten temat tutaj, jak się dzieje. No i tak się zaczęło. I tak zacząłem szkolić, budować swoją drugą nogę. Drugą nogę niezależnie, raz, że spotykam innych ludzi, mam możliwość z nimi pogadania, pomówienia o tym, co lubię, co czym się pasjonuję i też to mam, myślę, że mam dużą wiedzę na ten temat. Dwa, mam drugą stałą nogę dochodu, co zwalnia mnie troszeczkę inaczej, bo tutaj na przykład Murphy działa. Jak sobie pomyślicie, znowuż dygresja w bok. Od czego zależy wartość naszego portfela, prawda? Czy jak budujemy wartość? No są takie, mamy różne pokrętła, którymi przy tej naszej zabawie możemy kręcić. Po pierwsze strategia, czyli mamy tą naszą analizę techniczną, w której się, jeżeli sobie ją przetestujemy, popatrzymy na jakieś układy do tyłu, no to mamy jakieś prawdopodobieństwo rozegrania naszego setupu w strategii, który realizujemy, prawda? Może to być 50%, może to być 30%, może to być 70%, 80%, 90%, jak mamy jakieś setupy. Zgadzamy się? Jakiś procent realizacji strategii. To jest jedno nasze pokrętło, które mamy, czyli dobieramy sobie strategię. To jak ta strategia wygląda, to też od tej strategii, to jest skuteczność naszej strategii. A tutaj mamy kolejny element, czyli RR. Ryzyko do zwrotu w tej strategii, prawda? Czyli jeżeli gramy na przykład RR, jeden mamy setupy takie, że gramy 1 do 10, no to wystarczy nam 1 na 10 trade'ów, żebyśmy wchodzili na 0 minus prowizja, upraszczam pewne elementy. No a z kolei, jeżeli gramy 1 do 1, no to nie możemy sobie pozwolić na granie na strategii, która będzie poniżej 50%, prawda? Jeżeli gramy RR 1 do 1, jeżeli gramy RR 1 do 20 na przykład, możemy grać na przykład setupy z wykresu tygodniowego, schodząc na wykres minutowy, minimalizować wejście, no bo duże setupy, duże RR-y uzyskujemy, wchodząc z setupu z dużego time frame'u, schodząc do małego time frame'u, żeby ograniczyć ryzyko. I wtedy możemy uzyskiwać duże RR-y. Tylko co się dzieje? Wtedy powstaje jedna rzecz, to jest jeden z elementów. I ta strategia wcale nie musi być o dużej przewadze. Zresztą, jeden z setupów, na czym polegał setupów żółwi, o którym mówiłem u siebie na szkoleniu, inni przyjęli to jako w swoich tych, ale na czym polegał jeden z setupów żółwi, na którym chłopcy grali? Spadek, podwójne denko, zejście poniżej, breakback, wybicie tego denka 20 dni później. Schemat Wyckoffa, nic innego. Wejście tu, breakback w tym miejscu. Tam w schemacie żółwi nie było mowy o wolumenie. My wiemy, jak ten wolumen czytać, tutaj mamy dodatkowe narzędzia do tego. Breakback, zagranie breakbacka. Jeżeli jest coś takiego, no to gramy o ten ruch. Zakładamy, że jest kampania i rynek wyjdzie tutaj w fazę markup. Czyli bierzemy, jeżeli tu wejdziemy na przykład po zamknięciu bara na dniach, to jest nasz stop loss, ale gramy o tyle. I tu możemy mieć 30 RR. Tylko ile nam takich setupów wyjdzie? To jest jeden SK. Ich nam nie wyjdzie na pewno 80%. Ale wystarczy, że nam wyjdzie 20% i będziemy zarabiali na tym. Tylko jeszcze kolejny element tu dochodzi, drawdown, czyli na przykład jak my przeżyjemy 8 stop kolejnych. Na przykład rozmawiałem z jednym z swoich uczniów, który był u mnie, on mówi, że on potrafi 8 stop załapać z rzędu, ale potem wysiedzi jest konsekwentnie. Ja mówię, ja bym nigdy tego w życiu nie wytrzymał. To jest kwestia indywidualnych predyspozycji. Czyli mamy RR, o który gramy. RR, dalej co mamy tutaj? Ryzyko. No oczywiście ryzyko, jakie podejmujemy w tym momencie. No jeżeli to jest kolejny parametr nasza gałka do kręcenia, czyli ryzykiem, jakim gramy. Czy gramy 1% ryzyka, 0,5%, to są jasne rzeczy, mam nadzieję, dla Was. No i dochodzi kolejny element, ilość prób w czasie. Czyli ilość takich zagrań. Myślę, że nie słyszałem, żeby ktoś o tym mówił, ale musicie sobie zdać sprawę, że jeżeli gracie taki trade, to takich trade'ów, jak znajdziecie jeden w miesiącu, to jest fajnie. Czyli żeby budować kapitał na takich układach, no to żeby zaliczyć tę próbę 10 na dniach, znaczy na tygodniach, 10 takich, to musicie rok potrzebujecie na to, prawda? No tak upraszczam, no tam nie wchodzę w szczegółowość, ale chodzi o to, że jeżeli ja mam jeden setup w tygodniu, tak zwany dużej jakości, o drugiej w nocy w Japonii, i go Wam pokażę, że działa idealnie, no to super, tylko ja go nigdy nie zagram. Na tym polega problem. Dla mnie na przykład, znowuż, życie osobiste, czyli powiedzmy, jak wchodzimy w swoje układy życiowe, czyli mamy tam jakieś obowiązki, bo co się dzieje, jak zostajecie w domu traderem? Zostajecie nierobem, który siedzi cały dzień przed komputerem.
W związku z tym każdy telefon, każda sprawa, światło wyłączyli, coś trzeba pojechać załatwić, to jest telefon do was. Przecież wy nic jesteście w pracy. Zaczynają się zderzenie, wszystkie rzeczy są do was. W pewnym momencie to jest trójka dzieci, macie następne dzieci, bo rodzice się starzeją, pojawiają się w wieku takim, że to są kolejne dzieci w domu, to są kolejne elementy. I teraz ile razy ja tak miałem? Siedzę, mówię, czekam na trek, no widzę, że się, kurde, dochodzi do tego, na większym time frame'ie realizacja, jest 16, no rany, gościa, muszę jechać po dziecko o 16.30 odebrać, no kurde, no to co, no to siedzę od 8 do 16 i nic nie zrobiłem. Co to znaczy nic nie zrobiłem? Przecież mi nie płacą za siedzenie tutaj, no to coś próbuję pograć, czyli biorę jakieś, zaczynam się szarpać, zresztą takie szarpanie zawsze wychodzi źle, czyli zawsze Murphy działa, czyli musimy mieć ilość setupów odpowiednio dużą, do tego, żeby to rozegrać. Jeżeli tego nie mamy przy naszej strategii, no to też z tego nic nie będzie. No i teraz kolejny element, jak popatrzymy sobie na ryzyko, no fajnie, jak będziemy grali, jak mamy konto 10 tysięcy złotych, no jesteśmy bonzami i zrobimy 50% rocznie na przykład, super, utrzymajcie się za 5 tysięcy rocznie. Czyli musicie grać na pełnym ryzyku, żeby z tego żyć, no nie ma innego. Jak ktoś zarobi w jedną noc 100 tysięcy dolarów, tak jak niektórzy szkoleniowcy, to potem może sobie pozwolić, ale położył wszystko. Birger na przykład, który mówił. No, bodajże tak słyszałem, nie jestem pewien, czy to jest prawda, ale tak słyszałem, że postawił jakieś, w jedną noc na zamknięciu postawił duże pieniądze i zarobił duże, proszę? Nie wiem, no w każdym razie duże pieniądze. No i wtedy możemy sobie grać 2%, bo te 2% jest, czy tam 1%, 0,5%, to wtedy jest efektywne. I to jest ta mądrość, którą ja w tej chwili mam, ale bardzo mi przykro, jak miałem 6 milionów, to nie miałem tej mądrości, grałem za wszystko dalej. Byłem idiotą po prostu. No. Takie jest życie. Także to są te elementy, które wpływają na podejmowanie, nasze pokrętła, którymi musimy budować strategię i dobierać to, co robimy. To są te pokrętła, którymi możemy kręcić i odpowiednio dobierać do siebie. Krótko jeszcze, bo czas mija. Stop loss, twoje ubezpieczenie. Ja właśnie przypominam tutaj ten 2008-2010 rok, że pamiętajcie o tym, to zabierać, po pierwsze zabierać pieniądze z konta, grać tyle na maksa tym, co jest i tylko, a mieć z boku pieniądze gdzieś w bankach bezpiecznych, to jak najbardziej bardziej się zgadzam. O, kolejny taki element grania. Też wam powiem, a jak ja sobie poradziłem na przykład z też jedną rzecz, którą u siebie zaobserwowałem. Jak zaczynam mieć straty, czy na przykład dzień jest niepoukładany dla mnie, zaczynam topić danego dnia, no to zauważyłem, że jeżeli źle zidentyfikowałem rynek albo wszedł inny gracz innej wielkości na rynek, który zachowuje się inaczej, a kiedy tak się dzieje, może jeszcze dygresja, kiedy tak się dzieje, bo jeżeli ja gram z tymi gośćmi, którzy grają na 5 minutach, prawda, to oni są poukładani i grają swoje, ale w pewnym momencie przychodzi gość, który gra na dniach i on mówi, wystarczy tego ruchu, zaczyna się dystrybucja. Zaczyna się bajzel. Na wykresie 5-minutowym zaczyna się bajzel. Czy na wykresie godzinowym, w zależności od jakiego, pojawia się gracz innej kategorii, który się pojawia co jakiś czas i robi bajzel na tym moim wykresie. Ja zaczynam tracić. Zaczyna się próba zmiany tendencji. I co się dzieje w mojej głowie? W mojej głowie, no jak to, nie dasz rady? No to podwójną stawką, no to potrójną. No to graj, żeby wyjść na zero, bo masz minus. No to odkąd sobie założyłem limit straty dzienny na rachunku i zablokowałem to u brokera, no to mam spokój, po prostu mi platformę włączają. Po prostu włączają mi platformę. Pamiętam, jak broker do mnie kiedyś zadzwonił, jak mi włączyli platformę, no wtopiłem swój limit straty dzienny, to powiedziałem mu, zadzwonił do mnie, mówi, nie no, odblokujemy się, przecież nie ma problemu, no tak dobrze ci idzie. Ja mówię, fajnie, zadzwonisz do mnie raz, to zabiorę od was rachunek. Jeszcze raz zadzwonisz do mnie, to zabiorę od was rachunek. No bo to jest po prostu wpędzenie mnie, bo ja już się nauczyłem, że taka próba odgrywania się działa wręcz przeciwnie, po prostu powoduje to, że ja tracę parę razy więcej niż w założeniach. Także graniczna strata dzienna i pilnowanie tego elementu. Kolejny element taki właśnie, który mnie z życia nauczył jednej rzeczy, też nauczył mnie pewnego stawiania stop lossa i take profita, czyli coś, co wypracowałem u siebie znowuż na przykładzie pewnego zdarzenia. Zwykle wchodząc na taki trade, na przykład na tą 1-1 wchodząc, wchodziłem i tak mówię, najpierw kupuję, w danym miejscu zajmuję pozycję, potem stawiam stopa i gdzieś tam take profit, albo patrzę, jak to się rozegra, czekam na rozegranie. Ale robiłem to po kolei, czyli najpierw, a potem się zastanawiałem chwilę, jak postawić stop lossa, czy 4, 5 ticków, 7 ticków, 2 punkty. No i pamiętam, kiedyś zrobiłem tak, wszedłem, pamiętam, 14 mini otworzyłem i w momencie, kiedy otworzyłem pozycję, stała się ciemność. Co robić?
telefon do Stanów, gdzie no to szybko telefon, bo internet stacjonarny wyłączyło wszystko. Ja wiem, że to jest w tej chwili, będzie, a trzeba sobie UPS-a zastosować. Wszyscy mi o tym mówili. Następnego dnia pobiegłem do sklepu i to zrobiłem, ale w tym momencie byłem nieprzygotowany. Oczywiście komórkowy internet, gdzieś tam podłączanie, latanie po sąsiada, zamknąłem w najgorszym możliwym miejscu. Czyli w tej chwili u mnie jest tak, że jak wchodzi zlecenie, to zlecenie jest zdefiniowane. Od razu przynajmniej z tym podstawowym, czyli mam zawsze zdefiniowanego na 8 tików u siebie na iMini zlecenie stop lossa, że jak wchodzi, to wchodzi równolegle. Czyli wchodzi stop założony i potem sobie nimi kręcę. Potem sobie je przestawiam, ale wchodzą równolegle. Wchodzą po to, żeby były właśnie na podstawie takich przykładów. Oczywiście wszyscy mi o tym mówili, że trzeba się zabezpieczyć przed tym. Ale dopóki człowieka to nie dotknie i nie sparzy się, to często tak przyjmuje takie rady, także uczulam na takie elementy, że takie rzeczy warto robić, bo to czasami oszczędza się trochę pieniędzy. Ja bym chciał, żebyś może jednak poświęcił chwilkę czasu na tej swojej platformie, prawda? I ja wiem doskonale, że są webinary, gdzie można byłoby w bardzo fajny sposób tutaj posłuchać, w jaki sposób na przykład zajmujesz pozycję na różnych interwałach w oparciu o wolumen, bo już sami przekonaliśmy się, że same świeczki to nie wszystko, że za wolumenem tak naprawdę kryją się pieniądze. Chciałbym, żebyś na przykład spojrzał, jak wygląda w tej chwili rynek na przykład, żebyś na przykład wskazał, gdzie ewentualnie byłyby potencjalne miejsca na wejście, ewentualnie jakieś potencjalne miejsca na wyjście, żebyś skupił się na wolumenie, ale chodzi mi o tym SWS-owym, prawda? Który tak naprawdę opisuje swingi oraz na tym wolumenie, który masz pod swoim wykresem głównym, prawda? Z którego wyraźnie widać na przykład, że niektóre wolumeny są z niższym spreadem, bo to na przykład jest dla mnie nowość, o tym nigdy nie słyszałem. W webinarach na przykład mówiłeś, że o, jest duży wolumen, ale na przykład mały spread, albo na przykład duży wolumen, albo na przykład duży wolumen z większym spreadem. I jakbyś mógł tutaj jeszcze coś powiedzieć na ten temat, bardziej to dookreślić. Znaczy tak, cała ta wiedza o całej kampanii, żebyśmy sobie pomówili o tym, bo co jest najważniejsze w tym, jak patrzymy na wolumen? Nie sygnał, nie ten ostatni bar, on jest ważny, ale ważne jest tło. Ważne jest to, co jest za plecami, czy zrozumienie tego, jak wygląda kampania. I oczywiście większość ludzi, którzy mówią o wolumenie, którzy się uczyli krótko tego wolumenu, no, patrzą na sygnał i wam mówią o sygnale. Sygnał to jest tak, ja powiem tak, nie każdemu psu na imię Burek. Czyli sygnał jest dobry wtedy, kiedy występuje w dobrym miejscu. Rozumiecie? On ma być we właściwym miejscu położony. Czyli może... W nomenklaturze barowej analizy wolumenu na barach taki bar potwierdzony na tym spadkowym nazywa się uptrust. Pin bar według was spadający, że to jest potwierdzone obrotem. Ale jeżeli ten bar znajduje się po rynku spadkowym i na przykład w takim układzie, kiedy tutaj mamy duży wolumen, tu mniejszy wolumen, mamy akumulację i tutaj w fazie już markup bardzo często powstaje ten bar, to jest bar, który mówi nam, poprosimy jeszcze. Ktoś chce sprzedać, to zapraszam, chętnie kupimy tanio. Ci goście, którzy akumulują, ich zadaniem jest kupić jak najwięcej tutaj. Oni nie chcą kupować drogo, oni chcą kupić tanio. Bardzo często słyszę komentarze znawców też wolumenu, że tutaj rynek rośnie, tu w tym miejscu, rynek zaczyna rosnąć, a wolumen maleje. Nie ma siły sprzedać. Dlaczego nie ma siły? Przecież bary są takie. Nie ma podaży. Akumulacja została zrobiona dobrze. Wszyscy, którzy sprzedali, pozamykali pozycję i to, że rynek rośnie i nie ma wolumenu, wynika z tego, że jest brak podaży. Tak samo kolejna informacja o lopie. Liczba otwartych pozycji, której nie macie na... Jeżeli wyobraźcie sobie, że macie trend wzrostowy, żeby można lepiej zrozumieć, że jest trend wzrostowy, to kiedy lop, liczba otwartych pozycji może rosnąć? Dobre pytanie, jak myślicie? Kiedy ona nagle może będzie rosła? Inaczej, muszą się pojawić kupujący czy sprzedający? Żeby pozycja, liczba... Że wkraczają sprzedający.
Proszę? Nagle wkraczają sprzedający. Dokładnie tak, bo kupujący są tutaj z natury rzeczy, bo każdy chce się dołączyć do trendu. Lob zacznie rosnąć wtedy, kiedy pojawią się sprzedający. Bo lob nie będzie rósł, mimo że będą kupujący, kupujący będą podnosili cenę, ale lob nie będzie rósł, dopóki się nie pojawią chętni do sprzedaży. Czy to jest dla Was informacja, że pojawił się sprzedający. Tak samo tutaj, jeżeli ten wolumen, mimo wszystko cena rośnie, a wolumen wcale nie pokazuje, że są wzrosty w tym miejscu, że to będzie miał silny ruch, on pokazuje, że sprzedawcy są w czarnej dziurze. I rynek może rosnąć. To nie znaczy wcale, że on jest słaby, ten wzrost. I zupełnie inny jest ten sygnał, kiedy on, widzimy w tym miejscu, ten uptrust, sygnał wolumenowy, a zupełnie inne znaczenie, ten sam uptrust wolumenowy, będzie miał, jeżeli będzie kończył kampanię, tu mega wolumen, rynek schodzi, to jest AR, ruch do góry, jeżeli on się pojawi tu. Zupełnie inna wymowa tego samego sygnału, o tym samym wolumenie. Nie każdemu psu na imię Burek. To wszystko zależy od tła, gdzie to się znajduje. Czy ten sygnał musi znajdować odpowiedni, bo, czyli to trzeba analizować kontekstowo. Czyli przechodzimy przez różne ramy czasowe, żeby zrozumieć, co się dzieje. Oczywiście tutaj możemy, to wszystko możemy zejść do małych interwałów, do minutowych i zobaczyć na minutowych. Na minutowych to my mamy tych, powiedzmy na iMini, no to mamy w ciągu dnia dwie kampanie takie możemy mieć na minutach, na 5 minutach. No ale na godzinach to zobaczymy jedną na 3 tygodnie, no. Mniej więcej. To jest kwestia, na jakim interwale tego będziemy szukali. Na dniach trzeba poczekać lata. Czasami od jednej do drugiej. Aczkolwiek teraz mam bardzo fajną symetrię na S&P. A propos na S&P, to na którymś z tych moich webinarów pewnie widzieliście, ona już miała miejsce, jest w czerwcu i się na razie trzyma. Pokażę Wam jeden, to z, by the way, jak przygotowałem, jeden z setupów skanibalizowanych. Jeden z setupów, ktoś chciał setupy, który został skanibalizowany, który nie funkcjonuje, a który naprawdę dał mi masę pieniędzy zarobić. Grałem proste zagranie. Zobaczcie, co się dzieje na tym wykresie. Widzicie gościa, którego lubię? 12 tysięcy. Spadek, tu ten bar, popyt. Rynek spada, pojawia się popyt. Zejście niżej, mniejszy wolumen, breakback. Oczywiście to jest jeszcze na układzie z większego time frame'u, tylko moje wejście było dokładnie zawsze. To było moje, które grałem codziennie, to wejście praktycznie. Grałem na 1,25 na równość tych korekt. Tu, myszką może będzie, czyli... Jesteś, nie? Jesteś, coś nie chcę. Nie chcę się kontaktować, dobra. Tu oczywiście jest wsparcie wyższego rzędu, z wyższego interwału jeszcze. Pojawił się kupujący, który wygląda na sprzęt, bo to jest pojawienie się paniki. Tu nie widać, bo jest zasłonięty przez platformę. Pokazywałem wejście, jak tutaj wchodziłem. Tylko chodzi mi o to, że kiedyś wchodząc tu, jako centuś i szwajcarski zegarek i tak nauczony, to wchodziłem dokładnie w tym miejscu, nie po zamknięciu tej świecy, tylko czekałem, a stop lossa miałem tu. Czyli to była moja wielkość stop lossa. I tak grałem przez długi czas. Grając tę korektę 1:1 po tej akumulacji w tym miejscu. Tylko w pewnym momencie zacząłem wylatywać permanentnie na stop lossach, bo ten gość, i tutaj opisywałem to właśnie, że tym razem kanibalizacja setupu 1:1 na 61,8, bo to było to zniesienie tutaj, plus wolumen, bo rynek zaczął realizować to, po prostu zaczął mnie permanentnie wybijać. Czyli fale Eliota. Zacząłem przekładać fale Eliota na minuty. Po prostu rynek był w pewnym momencie drobiazgowy, dlatego że ludzie tego nie widzieli, bo ludzie tego nie widzą. Ale w pewnym momencie cwane maszyny się nauczyły, że tak wygląda. I to było, dajcie jeszcze, widzicie? Dajcie jeszcze. Tym razem, jak zacząłem grać teraz, jak to gram, to stop loss jest tutaj, kosztem ryzyka. Bo rynek zmienił tę fazę. No co ja zrobię? Zmienił. Jak wylecicie 10 razy na stop lossie pod rząd, no to trzeba coś zmienić w tym wszystkim. To jest to. Dobra. A propos, jak rynek jest uporządkowany czasami. To jest ten szwajcarski zegarek, którego warto zobaczyć. Jeżeli go nie widzicie, to tylko służy to oprogramowanie. Zresztą, przepraszam, zboczyłem z tego tematu, ale nie jestem w stanie w ten sposób odpowiedzieć na tą analizę, bo to też wymagałoby chyba z dobrej godziny wykładu wcześniej, jak nie więcej. Szwajcarski zegarek, czyli jeżeli nie wierzycie, że rynek jest dokładny, to przyjrzyjcie mu się na małych minutach. To są nasze kontrakty FW. 5, 5, 5, 5. Jak chcecie coś więcej, to jest akurat chyba z prezentacji, którą te fragmenty są odnośnie naszych kontraktów FW, mniej płynnych. Też taką wstępną rozmowę, taką najbardziej lightową, jak ktoś nie rozumie mojego języka, to zdaje sprawę, że ja mówię jakimś slangiem. To mi ludzie powtarzają. Używam już pewnych sformułowań, dlatego tłumaczenie teraz, co to jest uptrust, co to jest wstrząśnięcie, co to jest effort, no po prostu to nic mi nie powiedział, tylko tłumaczył to. Czyli nie, pewne rzeczy nie, co to jest korekta 1:1, pewne rzeczy, no,
czy jest to jakiś bagaż wiedzy, którego nie jestem w stanie przekazać w 15 minut, godzinę, ani 3. żeby było jasne, czyli żeby wejść w kontekst tego. Tam trochę takich wstępnych rzeczy o wolumenie, w ogóle o podejściu też, jakbyście mieli ochotę o takim prostym podejściu do wolumenu, pewnych elementach, to też chyba w maju miałem wykład na GPW. Była taka konferencja i tam miałem wykład taki, o, z godzinkę też, to możecie wejść sobie na stronę GPW i tam posłuchać. I to jest właśnie jeden z przykładów, bo tam myśmy się patrzyli na kontrakty na FW i tak odnośnie tego pytania o SWS-a, bo to akurat wpadł mi jakiś slajd. Co my tutaj widzimy na tym wykresie? A to, co się tutaj dzieje, czyli porównanie wolumen na słupkach, a wolumen tu, skumulowany. Co to jest wolumen skumulowany? To jest sumowany wolumen w poszczególnych swingach, ale w ten sposób, jak sobie dobiorę swing. Czyli ja mogę sobie wybrać, tak jak tutaj macie swing czteropunktowy, oczywiście mogę wybrać mniejsze swingi, czyli nie jest zdefoltowany. Tak jak u Weissa jest ułożony, że tam zdefiniujemy jakąś wartość swingu i niezależnie od tego, jak te swingi wyglądają, gdzieś tam sobie dobieramy stały ten układ z zygzakiem. To jest powiązane ściśle z geometrią. Dla mnie to jest po prostu suwmiarka, jestem w stanie zmierzyć. W ten sposób mogę sobie zmierzyć w pewnych przepływach no to, co chcę. Czyli inaczej, ja muszę świadomie zapytać komputer jego o informację, jaką mam uzyskać, a nie daje mi informację taką, jak chcę. Tylko ja muszę być świadom tego, co ja od niego chcę, żeby od niego pobrać informację. Czyli co się dzieje w tych przepływach swingowych. Tutaj jak zobaczycie, widać zasłonięte, ale to był jakiś spadek. To jest nasz kontraktowy, ale to chodzi o SWS-a. Porównanie SWS-a często z barem na pojedynczych słupkach. I co ważne, przewaga SWS-a jest taka, że czasami, znowuż, czym się różni to od tego? Tu dostaje efekt dużego wolumenu, dużej aktywności, jeżeli ona jest skumulowana w krótkim czasie. Ale jeżeli ta aktywność jest rozłożona w czasie, to rozumiecie, może dobrym przykładem będzie tutaj, że ja mogę ten sam wolumen uzyskać, jeżeli rynek będzie szedł bokiem długo, albo na jednej świecy emocji. Czyli jest manipulacja czasem, czas jest elementem, fragmentem tej manipulacji. Czyli to, co widzę tu, łączy mi element czasu i element z elementem wolumenu. Tutaj, z elementem wolumenu. Czyli jak sobie zadaję pytanie, czy powiedzmy, dobrze, okej, to, co kupili tu, powiedzmy, to, co kupili tu, oni nie muszą sprzedać tu w formie takiej samej. Jeżeli oni tu kupili 1600 kontraktów, to tu się może nie pojawić adekwatny climactic action bar, taki CAP, tylko może się pojawić w ten sposób dystrybucja w czasie. Rozumiemy? Rozumiecie ten element? Czyli daje pewną przewagę. Tu szukam pojedynczych strzałów, pojedynczych emocji, a tu jest zawarte znacznie więcej w tym, bo to mi pokazuje przehandlowaną ilość całą, która jest w tych swingach. No i jak się tym posługiwać? No tutaj akurat zarówno tutaj mamy pewną formę potwierdzenia, zarówno przez, tu się zachowuje tak samo SWS, jak i wolumen na słupkach. Informacje rozczytane z tego są tożsame, są identyczne akurat, ale bywają sytuacje takie właśnie, o których mówiłem, że to ma przewagę nad tym, bo tu widać więcej niż tu. Co widzimy tutaj? Widzimy jakiś selling, tutaj jakąś paniczną wyprzedaż, czyli kulminację wyprzedaży. Czyli na dołku po prostu już wszystkim pękają szelki i wyprzedają, to może w końcu Erik z zaprzeczeniem kupić, bo jest strach. Pojawia się nagle duży wolumen na tym barze, prawda? Czyli komuś strzeliły stopy, coś się pojawia. To samo widzimy tutaj, w tym SWS-ie. Czyli jest jakiś ruch do góry. Tutaj może nie oddane jest, bo nie widać tego, co jest z boku na wykresie, ale na co zwracam uwagę w tym miejscu. Patrzę na to, co się dzieje na tym ruchu korekcyjnym. Czasami to będzie, tutaj rynek spadał z korektami siedmiopunktowymi, powiedzmy, tak? Równe korekty. Zauważcie, musicie sobie wyobrazić, że tu jest ruch 7 punktów, zejście 7 punktów. Takie same korekty. No i teraz wszyscy nazywają to odbiciem zdechłego psa, tylko że czasami się okazuje, że na tej korekcie siedmiopunktowej tutaj było 100 kontraktów, tutaj 300, tutaj 200 kontraktów, a tu jest 830. 7, 7 i 7, ale różnica jest inna. Tu już są kupujący, czyli bardzo często w tym ruchu poprzedzającym dołki kupujący zaczyna się aktywować, ale on kupuje, odpuszcza. Pokażcie, teraz pokażcie, co zrobicie, czy wyjmiecie, czy macie amunicję, jak się pojawi strach. Rysujemy kolejną świecę spadkową.
i patrzymy na reakcję, czyli testujemy wykres, testujemy wasze reakcje. Czy wy chcecie jeszcze sprzedawać? Rynek spada poniżej denka, pach, tyle. Widzimy dywergencję na SWS. W tym swingu spadkowym nie ma presji. Mało, ruch do góry, brak popytu, 234 kontrakty. Jeszcze raz, coraz mniej, dołki coraz krótsze, coraz bliżej się spinają, nie ma nachodzenia. Wolumen wygasza się, zaczyna brakować stopów. Pora na wzrosty, pierwszy ruch, widzimy popyt, szukaj korekty. Widzimy popyt, który idzie na SWS-ie, czyli zaczyna gość, czyli to, co tak jak ja w karnecie, ja zaczynam zbierać karnet. Ja nie stawiam tutaj, ja ustawiam bidy czekające, czyli jest popyt pasywny. Tu jest cały czas popyt pasywny, czyli jeżeli ja chcę kupować, to moje zlecenia wiszą albo ukryte w karnecie na ten strach, albo wiszą tutaj poniżej dołka, że rynek polecą stopy i ja dostanę. Wiszą popyt ukryty. I w ten sposób akumuluję. W momencie, kiedy rynek, kiedy chcę, już uważam, że okej, okay, dobra, jest tyle, co trzeba, to ja zaczynam kupować z prawej strony. Zaczynam brać ASKI. Zaczynam pokazywać siłę. Panowie, zaczynamy wzrosty. Przecież ja sam tego rynku nie pociągnę. Ja muszę pokazać innym informacje, jeżeli próbuję to kreować. I teraz pytanie, no, ja tam sobie mogę pokreować na jakichś tam spółkach, które tam, jako fundusz, czyli jak mają jakieś pieniądze, mogłem sobie na jakichś spółkach lightowych to robić, no ale nie mogłem tego zrobić na bardzo płynnych spółkach, powiedzmy. No ale te same mechanizmy, to jest kwestia siły. Siłą to się rozwiązuje bardzo często, dopóki się nie trafi większego. I teraz widzisz, że w pewnym momencie widać, że tutaj jest zdecydowany popyt, prawda? I tu się pojawia jakiś duży wolumen. I teraz powstaje pytanie, czy ten wolumen to jest dystrybucja, czy to jest effort wynikający ze zmiany wybicia price action, bo to są stopy, bo ci wszyscy grają cały czas do dołu tutaj, trzymając się tego trendu minutowego. To jest efekt tego, że tu poleciały stopy i to ktoś musiał kupić. Spadek, wolumen czteropunktowy, to był sześciopunktowy, byłoby 516, 400 kontraktów. Rynek i teraz widząc, że tutaj jest brak podaży, jakikolwiek znowuż sygnał wynikający ze świecy, z na przykład zmiany trendu jednominutowego po barach, to możemy sobie różnie dostosować tutaj, to jest sygnał, że okej, jedziemy w dalszą stronę i się zapinamy. Po czym rynek zaczyna pilnować korekty 1:1 i patrzymy, na której korekcie pojawi się podaż. O, tu jest trochę więcej, bo tu było 160, no tutaj może być coś więcej, na przykład cofnięcie tu, prawda, bo się pojawiła nagle nieco większa podaż. Tak po kolei jadę, czyli rynek, ja nie zgaduję, to rynek mi zaczyna mówić, co robi. Po kolei, krok po kroku. I to jest cały czas gambling. To jest forma gamblingu. Gilmour to przyrównywał zawsze do Hold'em Pokera. Cały czas to jest teoria mozaikowa, czyli wiecie, na czym polega Hold'em Poker, czy nie? Nie. Nie, pokerzyści. To w Hold'em Pokera trzeba zacząć grać troszkę. Hold'em Poker. W rozdaniu dostajemy najpierw dwie karty. Dwie pierwsze karty. To jest kwestia naszego dyscypliny. To jest nasz setup. Są dwie karty. Za te dwie karty płacicie prowizję wejściową. Dolar. I to są moje dwie pierwsze karty. I teraz od waszej tendencji do ryzyka i właśnie od waszego zdyscyplinowania zależy to, czy wy w tej grze, stawiając jednego dolara, dostając siódemkę i trójkę, powiecie, ale może dostanę zaraz trzy damy. Może. Na tym polega problem, że jak mam siódemkę i trójkę, to rzucam karty i mówię bye bye dolar i nie uczestniczę dalej w tej zabawie. Krótki stop w tym momencie, zamyka mi sprawę, bo jeżeli ja wejdę w licytację, bo na przykład dostałem damę i dziesiątkę, no nie, no to nawet, albo asa i damę, a to dobre niby karty, no to po tym dolarze wejściowym, no to potem zaczyna się licytacja. Gość daje 100 dolarów, bo ma dwa króle. No i teraz ja mówię dołożyć te 100 dolarów, jak już dołożę 100 dolarów, i dostanę następnym razem, nie wiem, dziesiątkę, no to mówię, 100 dolarów to już dużo straciłem. To chyba teraz, no to jak następnie podrzucają do 150 dolarów, no to mówię, gram dalej, no może dostanę kolejnego asa i będę miał dwie pary. Po prostu wciągam się w grę, ten sam mechanizm na rynku. Czym więcej tracę, tym bardziej chcę na nim zostać, bo może się odrobi. Zaczynam licytować, a tutaj jest podstawowe założenie. Jeżeli nie dostałem dwóch dobrych kart na początku, czy na przykład dostaję dwa walety, no to teraz znowuż kwestia zarządzania na to wchodzi, kwestia setupu. Setup stopowy nierówny, bo tu zawsze są te różne elementy, to jest etap mozaikowy, a o tym za chwilę powiem jeszcze, o mozaikowości tego setupu i właśnie o zarządzaniu pozycją i graniu właśnie. Zacząłem mówić o tych graczach, skończyłem na sangli, znowu popchnęliśmy w drugą stronę. W każdym razie mamy różne setupy. To mogą być dwa asy na początku, to mogą być dwa króle, dwie damy, różnej jakości te setupy, one mogą być różne,
One nie są zawsze te same. Bo tych setupów, i nawet ten sam setup, tak samo wyglądający, w zależności od tego, od otoczenia, czyli od wyższych układów, jest inny. Bardzo, one nie są takie same. Zawsze, tam zawsze są niuanse, są różne. Myśmy używali to z około 10 elementów takich, na które się patrzy i nigdy nie ma czegoś takiego, że jest checklista i wszystkie się zgadzają. Nie ma takich sytuacji. Albo się 3T, albo 4T nie zgadzają i teraz wybierasz. Tak, albo nie. To wynika z twojej decyzji. To nie jest takie czysto planowe, schematyczne, tylko jest metodologiczne granie. I tutaj wam powiem właśnie a propos dyscypliny i sposobie grania i też uczenia się tego, bo tutaj gdzieś tam wcześniej odpowiedziałem na pytanie, czy nie? Tak mniej więcej. A propos, też myślę, ważna taka informacja, to znaczy, wydaje mi się, że ważne przesłanie też. Powiem wam dwa słowa o Scottie Manny. To był taki trader, który czekał, potrafił właśnie, czekał na swój setup, jeden setup. Grał jeden setup, grał rozbicie podwójnego dna na podwójne, na mocnym wsparciu. Czyli na przykład rynek jest w trendzie wzrostowym i rysował, może nie, i rysował podwójne denko tutaj. Powiedzmy, tu jest podwójne denko, mocne wsparcie, 50% zniesienia tego ostatniego swingu. Jasne? Mocne wsparcie. I rysuje się podwójne denko. Jeszcze lubił grać to na 4 życia ganowskie. No. Ale jego setup na minutowym wykresie. Minutowy wykres. Grał 500 kontraktów od razu na E-mini. I on potrafił siedzieć tydzień, nic nie robić, czekał do tego setupu. Czekał. Gadał o pierdołach, łódki wybierali z girmurem, tam coś tam, oglądali różne rzeczy, jakieś pierdoły i nagle tylko słyszę dźwięk i Scott jest w pozycji. Ale o co chodzi? Dlaczego? Co się stało? Ma pierwsza reakcja, ale dlaczego on to wziął? Tu pach, rynek coś tutaj zrobił, pach, zamknął. Ja mówię, o, cwany, już wiem, dlaczego otworzył. A dlaczego zamknął? Potrzebowałem dokładnie 6-5 minut, żeby przeanalizować, co się stało na wykresie, dlaczego on otworzył, dlaczego zamknął pozycję, a on mówi, dobra, cześć chłopaki, wracam za tydzień. Wychodzę. Zabierał, miał tendencję, też prowadzenie pozycji. On prowadził pozycję po jednominutowych wykresach do czasu, czyli ten spadek kontrolował do czasu, kiedy w swingu nie było przekroczone 50% ostatniego swingu. W momencie, kiedy rynek przekraczał tutaj, proszę, swingu, low high, swingu. Całego swingu na minutowym wykresie. Jeżeli rynek przechodził 50%, to on zamykał. Ale to, żeby zobaczyć, dlaczego on otworzył pozycję, dlaczego i potem ja byłem w stanie po 5 do 10 minut byłem w stanie wypowiedzieć o 8 argumentach, dlaczego otworzył wykres. W momencie, kiedy on to robił, nie byłem w stanie tego absolutnie powiedzieć. Ja widziałem jedną, dwie rzeczy. Po czym, a dlaczego zamknął? To już w ogóle się mówiłem. Po prostu tego nie widać. W walce tego nie widać. I to jest coś takiego w rozwoju, jak ja siedziałem tam, to ja zauważyłem, że po miesiącu, dwóch, ja zaczynałem widzieć dwie rzeczy, które powinienem zobaczyć z 8. I potem to tak z czasem przychodzi, a nagle widzicie 3, a potem to już nie pamiętacie, tylko to idzie taki mechanizm, ale to nie jest to, że to wchodzi od razu. To po prostu się dzieje z czasem taka to jest tak, podejmuję decyzję. Bo to jest na krótkich interwałach, to jest szybkie. I dlaczego oprogramowanie tutaj? Dlaczego oprogramowanie jest potrzebne? Po to, żeby to szybko widzieć. Na przykład sygnały VSA, sygnały wolumenowe na świecach. To nie są, bo to są na przykład moje sygnały, takie, które wymyśliłem, które z doświadczenia są w tym oprogramowaniu, ale są po to, nie po to, że ja ich nie widzę i nie rozumiem. Wy nie musicie mieć tego oprogramowania absolutnie. One po prostu, jestem, popatrz na mnie, Luju, popatrz na mnie, jestem tu. Gdybym ja się skupił na tym wykresie i przez chwilę popatrzył, to on mi mówi, że ja to jestem w stanie ocenić bez wykresu. Tylko to chodzi o szybkość reakcji, percepcji, że w danym momencie trzeba ileś rzeczy zobaczyć, popatrzeć, podjąć decyzję. Oczywiście to jest mój styl, ja potrzebuję takich informacji. Wy często skutecznie możecie tradować naprawdę na podstawie swoich innych strategii, wcale nie takich skomplikowanych jak moje, tylko one się wydają, że one są skomplikowane. No nie są skomplikowane, są proste. Na dzień dobry, to o tego robota Bruno bym chciał spytać. Na DAX-ie, na czym to polega i czy tylko ten robot Bruno, tak, czy on grasuje tylko na DAX-ie, czy takie... Tego nie wiem, to też, wiesz co, są, poczekajcie, żebym powiedział, jest bardzo fajny gościu, oj, nazwisko, skleroza, może podrzucę wam, ale to jest jeden gość, którego warto, Nanex, firma Nanex, która raportuje, obserwuje właśnie ruchy HFT robotów. Na Twitterze go znajdziecie i on obserwuje Hatsander, ucieka mi nazwisko, ale Nanex, po Nanexie, firma Nanex, traficie i namierzycie. I on po prostu szuka robotów i
monitoruje aktywność różnych robotów. Na przykład czasami pokazuje, o tu się włączył robot taki i taki, tylko to na Twitterze zobaczyć, czy się uruchomił jakiś robot, bo on widzi wtedy poprzez, jak to się dokładnie dzieje, nie wiem. Czy to jest Bruno, od kogoś innego gdzieś tam takie informacje przekazywał, że to jest ten robot Bruno, ale czy te roboty są takie inne, oczywiście my tego nie wiemy. To jest, trzeba to wszystko brać w cudzysłowie, no, w jakimś tam podejściu, bo nikt nam tego nie powie. Znaczy, Eric Scott Kunsader? Chyba tak, Nanex, chyba tak, tak, tak. Warto go obserwować na Twitterze, on monitoruje właśnie i braki płynności też na rynku. Na przykład, a jak wam już mówiłem o tych zleceniach, to też co się dzieje, na przykład kiedyś zaraportował, jak ostatnio rynek stał się mało płynny na rynku E-mini. A propos płynności, to właśnie dygresja. Jedno z moich zagrań na payrollsach, które dość długo grałem i przestałem grać, bo przestraszyłem się, polegało na tym, proste, banalne zagranie na payrollsach, czyli staram się skupić, patrząc na zegarek, 14.30 się zbliża. Wiadomo, że pójdą payrollsy, to rynek w którąś stronę skoczy. Rynek jest powiedzmy 2086, się handluje, payrollsy jutro. No to powiedzmy, tutaj się handluje, dochodzi tam, nie wiem, 2 sekundy do payrollsów, no to ja w tym momencie myk braketa na rynek, czyli zlecenie braketowe, czyli 2084 sell, 2088 buy, TP 3 punkty tutaj, dodatkowo w tę stronę TP 3 punkty, stop 2 punkty w drugą stronę, czyli taki braket, w którą stronę rynek strzeli, no to on chwilę poleci nawet jak zawróci, ten pierwszy strzał pójdzie, prawda? Rynek strzela, rynek często strzela w jedną stronę, a potem idzie w drugą stronę, ale tak obliczone mniej więcej, że to łapie ten pierwszy ruch, żeby było bezpiecznie, pieniądze leżące schylić się i zabrać ze stołu w jedną ze stron szybko i się nie zastanawiać, bo ten mój braket wchodzi równocześnie. Wchodzi zlecenie z targetem i ze stopem. I którymś razem właśnie przy płynności, co mi się wydarzyło? Było to z kilka miesięcy temu. Wydarzyło się coś takiego, że zlecenie mi się otworzyło, czyli sell wpadł, rynek przeleciał, czyli TP powinno być wykonane. Nie dość, że rynek zawrócił, to był stop loss, przeleciał stop lossa, zlecenie powinno być wykonane i się oba nie wykonały. Czyli rynek zrobił to tak szybko, w takich milisekundach zrobił ten ruch, że te zlecenia się nie, w tych milisekundach nie aktywowały i rynek znalazł się tutaj. Że tak powiem, z tyłkiem do góry, wystawiony na ryzyko kompletnie. I to jest na rynku regulowanym, coś takiego się wydarzyło, czyli brak płynności, to są milisekundy. Znowuż, no to poczytajcie HFT, o HFT jak są to, za co HFT płacą giełdzie. Znowuż, pewna forma kanibalizmu. No, HFT płacą grube pieniądze, był taki artykuł, że HFT w ciągu tam 2000 dni miało jeden dzień stratny, jakiś tam o jakimś jednym tym. Zresztą tam się zaczęła sprawa w sądach, w Stanach, zaczęła się cała kołomyja wobec tego, bo HFT płaci giełdzie za to, że ma milisekundy wcześniej. Na przykład, bo fundusze, nie my mali zaczęliśmy się burzyć, tylko fundusze, no bo gość chce kupić 10, gość widzi, powiedzmy, jakiś zarządzający funduszem. Widzi, że tutaj leży 3000 akcji na sprzedaży, 2000 na sprzedaży, 5000 sprzedaży. On jest duży, on chce od razu kupić 10 tysięcy po tych bidach. I on rzuca to zlecenie w karnet do realizacji. Ono płynie. Zanim to zlecenie dopłynie, to te zlecenia giną albo uciekają, ich nie ma. Albo dzieje się tak, że tu się pojawia na ułamkach, czyli poza widełkami popyt. HFT kupuje tu i sprzedaje mu drożej. I on nie ma tę cenę, której nie uzyskał. A te zlecenia na przykład się uciekają i chowają. Czyli do tego doszło, że zlecenie idące, uderzające w rynek jest wcześniej, widzi zlecenie idące, kontr może zareagować. Mam pytanie. Za parę minut będą dane o bezrobociu ze Stanów. Czy miałbyś odwagę teraz przeanalizować też rynek, pokazać jak, o bezrobociu. Na dane jak o bezrobociu jest czwartek. Ten cały w tej chwili, którym, zobaczymy, czy, no to musiałbym się chwilę, 7 minut, czy się skupię. Muszę usiąść chwilę i popatrzeć na to, co się dzieje. Czy w ogóle no i takie uzupełniające pytanie, czy dane o bezrobociu, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, to są takie te dane wiarygodne, tak? Bo oni tak mocno manipulują tymi danymi, etaty potrafią dzielić na ćwiartki. Dane są po to, żeby ruszyć rynkiem. I tylko tyle. Nie mają nic wspólnego z tym, co... Czyli typowy trash. No, żeby po prostu, żeby analitycy mieli co tłumaczyć, dlaczego rynek urósł albo spadł.
To takie standardowe, standardowe takie potwierdzenie. Pamiętam jednego analityka dość słynnego, który wypowiada się po sesji. Dzisiaj ceny akcji urosły, bo cena ropy rosła, w związku z tym spółki paliwowe rosły. Następnego dnia ten sam analityk pisze, dzisiaj ceny spadły, bo cena ropy rośnie i rynek się boi o inflacji. No tak to mniej więcej wygląda. No. Popatrzmy na bary. Zobaczcie, co się dzieje na wykresie 15. Nie będzie chodziło, nie zrobię transakcji, wisi platforma. W tej chwili musiałbym ją brać, odblokowywać. Ale zobaczcie, jak wygląda rynek e-mini. Tak w skrócie, co się dzieje. Dane masz, tak? Dane mam, ale do tego czasu, bo w tym momencie się zatrzymały. Wyrzuciło mnie tutaj, widać, że jest error. W tej chwili transakt z platformy niestety mnie wyrzucił. Widzimy, tu jest akumulacja. To jest miejsce, gdzie nastąpiło po jakimś spadku na godzinach ten spadek, wywołał emocje. Zobaczcie, jak się wolumen tutaj pojawił. Widzicie różnicę? Może ja to momentum, jakbym wywalił, to było lepiej widać. Ale widzicie, że ten wolumen na tym barze, nagle godzinowym, jest nieadekwatnie wysoki do tych, które miały miejsce w tym całym spadku. Jasne jest to dla Was? Pojawiła się jakaś aktywność. Nie wiem, o co mi chodzi. Nagle pojawił się ktoś, kto wyłożył tutaj dużo pieniędzy, tutaj bronił pozycji na tym barze spadkowym, następnie go poszedł górą. Czyli tu była jakaś podaż, to znaczy, że była podaż na tym barze spadkowym. To zachowanie ceny i objęcie tu bar reversal, odwrócenie na dwóch barach, pokazuje, że ta podaż, popyt jest silniejszy od podaży. Te duże wolumeny generalnie sugerują to, że powinno nastąpić tutaj testowanie tego wolumenu, bo te wolumeny są spore, a wolumeny, sprawdzenie tych graczy, czy oni będą w tym miejscu. Czyli na przykład tutaj byśmy szukali setupu, jakby się wytworzyło coś takiego, potencjalnie, znowuż już, coś co rysowania, czym ja to mogę rysować? Gdyby było zejście w te rejony na przykład, wybicie tego denka i zawrotka breakback tutaj na wolumenie znacznie mniejszym, to byłoby testowanie tego wolumenu. Ale wydarzyła się tutaj jedna niebezpieczna rzecz po drodze. Gdyby nie było czegoś takiego, jak jest tutaj. Bo dosyć duże wolumeny się pokazały tu i tu, na tym barze. Widzimy, czyli pojawia się, czyli jest zagrożenie w tej chwili, że ten gość w tych rejonach sprzedał. Widzimy to? Z punktu widzenia geometrycznego ten trend, zobaczcie, że tutaj była korekta 16,75, 16,5. Mogę z Wami się założyć o piwo, że tutaj było gdzieś tu, albo tutaj było 16. Rynek reaguje na wsparcia, zresztą na wsparcia wyższego rzędu. Jak chodzi korekta 1 do 1 w ogóle, czy widzicie tą dokładność? Przeskoczyłem o punkty, czyli zobaczyć tą dokładność. Widzicie, że tutaj była pierwsza reakcja na 16,25, czyli rynek tutaj był w trendzie wzrostowym, zaczął rosować i robi się, to jest właśnie szwajcarski zegarek, to są te kreatury w garniturach, które wchodzą tutaj z dużą dokładnością. To jest to, co pozwala mi minimalizować stop lossa dosyć wąsko, do minimalnie dwóch punktów, czyli wejścia w określonym miejscu. No i tutaj to zostało załamane, czyli patrząc na overbalance od tego punktu, znowuż pytanie na wyższej skali czasowej, co oznacza ten punkt? Wyższe time frame, dni 4H, musimy zobaczyć, czy to jest wsparcie. Prawdopodobnie jest, tylko trzeba zidentyfikować. Tu został złamany, w tym miejscu został złamany ten trend wzrostowy z korekt 1 do 1. Zaczął się trend spadkowy, który zszedł do jakiegoś wsparcia. Jakiego? To zaraz szybko sobie zobaczymy, czy on tu zszedł do jakiegoś wsparcia. Bo korekta była 29,25, możemy sobie przesunąć pivoty, geometrycznie sprawdzić, czy tu coś było. Widzicie, gdzie on zszedł? 61,8 tego swingu, ostatniego. Niekoniecznie schodzi do całego pivota, ale pilnuje swingu, czyli do tego swingu skorekcił 61,8, czyli było to potencjalne wsparcie geometryczne. No i znowuż musimy zejść na najniższe minuty, bo tu zobaczymy akumulację prawdopodobnie. Jak zejdziemy na minuty, to zobaczymy tutaj akumulację. Rynek zrobił ruch do góry, czyli badamy w tej chwili tło, czyli patrzymy, co tutaj się na wykresie, kto trzyma porządek na tym wykresie, kto go pilnuje. Rynek za pierwszym razem minął połówkę, nie dotyczy 61,8, zszedł na wyższy dołek, czyli teraz pytanie i poszedł do góry. I tutaj mamy ten bar, na którym się pojawiła dosyć duża podaż. Warto zejść na niższy interwał, żeby zobaczyć, czy tutaj mamy kampanię dystrybucji w tym miejscu. Rynek od tego miejsca zaczął spadać. Tutaj mamy overbalance tej korekty 16,25, czyli niejako rynek nas sygnalizuje pewną słabość w tym miejscu. Mamy zderzenie, znowuż pewna mozaika mówi o tym, mamy dwie sprzeczne informacje na tym wykresie z punktu widzenia geometrii. Ten ruch ma 16,25, ten ma 25,5, czyli jest silniejszy. Rynek powinien zatrzymać się na 1 do 1 double drive, czyli na dwóch równych nogach. Skoro poszedł wyżej, jest silniejszy. Czyli teoretycznie jesteśmy w trendzie wzrostowym tutaj po wyższych dołkach, ale tutaj mamy cały czas realizowany trend spadkowy. Czyli jesteśmy w dwóch różnych trendach w zależności od dwóch różnych interwałów. Rozumiecie to, czy nie? Czy za szybko klepię?
Nadążacie? Teraz transakcje? No musimy... Nic bym nie zarobił. Na razie dochodzimy do miejsca, w którym jesteśmy. Gdzie bym zawarł transakcję wcześniej, gdybym to zrobił wcześniej potencjalnie, to schodzimy do mniejszego interwału. A, zejdziemy sobie na piątkę, na piętnastkę. Czyli gdybym siedział, ale nie lubię grać przy markecie, gdyby to było na sesji, to bym prawdopodobnie zajął transakcję w tym miejscu, to było pierwsze moje wejście, mogę powiedzieć post factum, zająłbym transakcję grając na 1 do 1 to, widzicie, z dużą dokładnością, czyli schodząc na mały interwał znowuż tu. Czy bym zajął, czy nie, to jeszcze muszę zobaczyć na niższym interwale, bo to był ten punkt. Zobaczmy to na minutach. No, potencjalnie z dużego interwału. Rozumiecie tutaj ten układ? Jest 8 punktów, 8,25, czyli to jest tak zwany 1 do 1 double drive, wybicie tego pivota i słabość w tym miejscu. Czyli poziom 98,75 jest dla mnie wykładnikiem do zagrania. Jeżeli świeca mi się tutaj, wracając na, powiedzmy, tak jak Sangli grała, nie ja w tym momencie, ale to może łatwiej będzie zrozumieć. Jeżeli ta pięciominutowa tutaj by mi się zamknęła poniżej 98,75, akurat dokładnie się zamknęła poniżej, gdyby się zamknęła poniżej, to bym wchodził z pięciominutowej. A tutaj bym nie wchodził na tej świecy, bym szukał potwierdzenia niżej albo na minutach. Czyli dla mnie istotnym miejscem jest poziom 98,75 z tego interwału, wynika z tego pivota. Czyli gram breakbacka, czyli uptrust, fałszywe wybicie tego pivota do dołu. Zejście tick, dwa tiki poniżej tego pivota to jest sell ze stopem tick powyżej tego punktu. To jest moje ryzyko. Wejście szybkie tutaj i teraz jeżeli widzę, jeżeli wchodzę wtedy jeszcze na minutówki, jeżeli tutaj staram się wyczaić podwójny szczyt, czyli nie wchodzę na pierwszym zejściu, tylko na drugim. Na przykład jeżeli to jest takie zejście tu, uptrust w tym miejscu, to wchodzę na ten uptrust tutaj minutowy dokładnie. Albo zejście wtedy, jeżeli w zależności jak to się ma względem tego pivota. No bo znowuż, każdy taki setup to nie jest jednoznaczny setup. Te elementy się lekko różnią wszystkie. To jest podejmowanie decyzji na froncie troszeczkę, tak jakbym mógł powiedzieć. Jakbym prowadził transakcję, w tej chwili przed danymi, to bym tę transakcję bym zagrywał, pierwszy mój target, który bym zagrywał, pierwszy target zagrania i bym zamknął pozycję przed danymi, bo nie lubię się wystawiać na dane, to bym zamknął w tym miejscu, po 2,5 punkta. Teraz rozumiecie, popatrzcie tutaj z punktu widzenia geometrycznego i wolumenu. Tutaj się pojawił duży wolumen na tym spadku, czyli istnieje ryzyko, że nastąpiła reakumulacja tutaj. Gość wyszedł z dużymi pieniędzmi, może zna dane. Ten. Z nim nie gra. Pojawia się coś takiego, zamyka. A dlaczego? I teraz co tutaj widzi na tym wykresie? Zobaczcie, że z jednej strony jesteśmy, ja to nazywam ziemią niczyją. Z jednej strony jesteśmy między oporem z wykresu z 15-minutowego, tym widzimy jeden do jednego double drive'a. Kojarzycie ten opór geometryczny? Do tego dokładamy w pewnym momencie wolumen, do tego, żeby to jeszcze widzieć. A trendem wzrostowym, tym. Widzimy? I ten trend wzrostowy trwa. On nie jest złamany, dopóki nie złamiemy tych poziomów. Czyli jeżeli mnie granie interesuje na wykresie 5-minutowym, to jestem w tej chwili w trendzie wzrostowym na 5 minutach i w trendzie wzrostowym na 15 minutach, potencjalnie to tak, z potencjalnym oporem, czyli ścianą tutaj. Czyli to jest opór wyższego rzędu, opór wynikający z układu 1 do 1 double drive na 50%, bo to jest połówka tego swingu, czyli dość mocny opór. 50% zniesienia całości swingu plus 1 do 1 double drive. Jotowcy powiedzą ABC, gdzie C jest równe A na 50% zniesienia. Mocny opór, ale tu z drugiej strony 5-minutowe mam wsparcie. Bardzo często jest tak, że rynek, jeżeli jest silny, znowuż to wynika z akumulacji. Tutaj akurat bym na to nie obstawiał, obstawiałbym bardziej do dołu, ale ten wolumen pojawiający się tutaj, już są dane, to już pewnie widzicie, jak się rynek rozegrał tutaj. Nic się nie dzieje. No to wy byście wiedzieli, co się tutaj stało, już ja jeszcze nie wiem, bo mnie wywaliło tu. A powiedz, co by się stało? Znaczy, ja, jeżeli bym tutaj zagrał, to bym zagrałbym z tego miejsca, z oporu wyższego rzędu do wsparcia niższego rzędu. Czyli wsparcie niższego rzędu to jest dla mnie tak zwana ziemia niczyja, ten obszar. 2,5-punktowy spadek. Na tym 2,5-punktowym spadku nie ma zainteresowanych. Ci, którzy grają tu do góry, pilnują tutaj korektę 2,5-punktową, czyli to jest ich Waterloo.
Znaczy nie 2,5 punktową, oni pilnują 4,25, tą większą. Czyli to jest istotne wsparcie. Czyli dłudzy, którzy budują tę pozycję, to jest dla nich kluczowy punkt, te rejony, wynikające z tego wsparcia. Ale jeżeli rynek jest silny, na przykład przed danymi ktoś coś wie, to zagranie z wyższego interwału do wsparcia z niższego trendu, to jest dla mnie ten obszar, 2,5 punkta tutaj, jest brak zainteresowania dwóch stron. Czyli ziemia niczyja, czyli łatwo zgarnąć ten kawałek. To jest łatwo, po prostu. Kwestia łatwości, dlatego że dłudzy, ci, którzy się martwią o ten trend wzrostowy, tu się będą bili, przy 2,5 albo 4,25, a ci krótcy łomoczą tu. Oni tutaj nie będą w tej chwili dokładali, czyli będą bronili tego punktu. Przybrali. Proszę? Przybrali. Ci tu. No i w którą stronę pójdzie effort w tym momencie, który na zwiększonym wolumenie. I teraz ten rynek zacznie to sankcjonować, powinien to zacząć pilnować. Zacząłem mówić Wam o tych elementach, ilość trade'ów, RR, prawda? Jeżeli chcemy mieć wysokie RR, zwrot do ryzyka, i chcemy grać na wyższych ramach czasowych, no to automatycznie musimy większą ilość czasu siedzieć na pozycji. Grając na wykresie minutowym, gramy o małe swingi, małe ruchy. Ale to, że ja widzę gościa 12 tysięcy kontraktów, 10 pojawi mi się na e-mini w danym momencie, że on zaczął akumulację i to, że w ciągu najbliższych 5-10 minut nie pojawi się gość z 30 tysiącami kontraktów, żeby go walnąć w czapę, jest o dość dużym prawdopodobieństwie, że ktoś mi w międzyczasie nie puści na Twitterze informacji, że zaatakowali Biały Dom albo że Obama jest postrzelony, bo takie rzeczy się zdarzają i nagle jest taka faja, bum, się dzieje i potem rynek wraca, bo okazuje się, że to jest fałszywa informacja. Czyli czym dłużej przebywam na rynku, tym jestem wystawiony na ilość zewnętrznych informacji, że na przykład ktoś się dowie, jakie dane będą, albo będą jakieś dane złe, które wpłyną na moją analizę tego krótkiego interwału. Ale dzięki temu, będąc dłużej, trzymając dłużej pozycję, ja mogę grać o swingi, czyli inaczej, wydłużając czas obecności na rynku, teoretycznie zwiększam sobie szanse na większe zyski, ale zmniejszam sobie statystycznie win to loss. Rozumiemy? Czyli ja osobiście wolę grać zagrania o dużym win to loss, bo się lepiej czuję, jak wygrywam. Mam niestety chyba dużo testosteronu, nie wiem jak to nazwać, po prostu lubię wygrywać, nie lubię przegrywać. Czyli lubię, to nie jest dobra cecha zawsze dla każdego, lubię małymi kroczkami, czyli skubać. Ja swoją strategię nazywam strategią najamnika. Doskoczyć, ugryźć i w krzaki. To jest moje podejście. Ja nie mówię, że to jest dobre, złe, to każdy musi do siebie. Ja się z tym dobrze czuję, bo ja w momencie, kiedy ja doskoczę, ugryzę i jest godzina ten, mówię, kolacja, dobra, idę. Nie potrafię wyjść z pozycją. Chory jestem, można to tak nazwać, ale nie potrafię, bo może się zdarzyć coś nieoczekiwanego. Czyli nie wystawiam się na zdarzenia, aczkolwiek dzięki tym, my nie wiemy, jak to zdarzenie zapracuje, przeciwko nam czy za nami. To jest po prostu wystawienie się na dodatkowe ryzyko, które być może zwiększy nasz wynik. Ale ja rezygnuję z tego, wolę stabilność. Kwestia wyborów. Czy bierzesz, ile dajesz i wnowi? Tak, ja bym śpieszę, znaczy tak, moja strategia tak skalpera. Też wykorzystuję do tego jeszcze jeden mechanizm, to jest taki, który pokazuje, no bo to też się dzieje, też tam koszyki chodzą w Stanach, to są takie elementy tam jeszcze dosyć szerokie, ale ja w przeciwieństwie do Rafała wchodzę z założenia, że dla mnie najważniejsze jest wejść dobrze w pozycję i ja nie gram o duże zyski, ja gram o małe zyski, a kontrolowane straty, a jak się przydarzy dobry trade, to super. Czyli stabilnie staram się zarabiać, doskakując, gryząc i w krzaki. Czyli w miarę pewnym momencie, najlepiej lubię grać sytuacje takie, no właśnie, to był przykład tego potencjalnego zagrania. Czyli jeżeli mam z wyższego time frame'u, czyli na przykład mam sytuację taką, będę bazował tylko na korektach, na oporach geometrycznych, żeby łatwiej to wytłumaczyć. Czyli jeżeli, przykład, który mieliśmy tutaj, rynek jest w jakimś punkcie, spadł i wyrysował układ dwóch równych nóg, jeden do jednego, na zniesienie 50%, prawda? Mamy jakiś układ geometryczny, oporowy, a tu jesteśmy generalnie w trendzie spadkowym, czyli jesteśmy w trendzie spadkowym, prawda, z wyższych interwałów i to jest nasz opór godzinowy, niższy szczyt, niższy dołek, czyli generalnie trend mamy z dwóch interwałów wyżej, mam w tę stronę.
Ale co ja widzę tutaj? Tu od tego punktu rysuje mi się trend wzrostowy, czyli mam zderzenie między dwoma trendami. Tu mam trend wzrostowy. Jeden swing, drugi swing, trzeci swing. Czyli ten trend wzrostowy trwa, dopóki nie nastąpi overbalance tego, czyli do tego miejsca. Ale tu jeszcze jest ten swing, prawda? Który sobie zejdziemy na minuty i on wygląda w ten sposób, prawda? I tu powiedzmy jest 2,5 punkta, a tu jest 5 punktów. Tam było 4,25, to co było na wykresie. Czyli ten trend jest zachowany do 4,25. Ci goście zareagowali we właściwy, sprzedający zareagowali we właściwy sposób, bijąc tu. Teraz ci, którzy tu zatrzymali spadki, pilnują tego trendu. To jest ich miejsce kluczowe. Dla tych mniejszych neptków, takich, którzy przychodzą, miejscem kluczowym jest na razie ten swing najpierw, czyli ta korekta 2,5 punktowa. Prawda? Rozumiecie to? Czyli tu jest trend. I dla mnie najwygodniej jest zmieścić się między wyższym TF-em a niższym, czyli zabrać to, bo to jest niczyje. A ja się zmieszczę. Ja nie muszę zagrać, ja nie gram taką ilościami, że ja tu nie wejdę. Erik nie ma co tu robić. A dla mnie to są pieniądze, to jest chleb. Codzienny chleb. Czyli zmieszczenie się na tym małym kawałku. A jak rynek to przewali, przeleci dalej, no to może uda mi się złapać to. A może uda mi się złapać to. Ale to patrzę na reakcję. Ale pierwszy target z założenia, jak wchodzę tu, to ja gram o ten kawałek, tylko i wyłącznie. To jest moje pierwsze założenie. I patrzę, co się dzieje dalej. Czy tu płynie podaż, czy jest podaż, czy rynek uderza w tą stronę. Tak jak może codziennie zajmujesz? Różnie, jak siedzę przy komputerze, to niestety mam, jak ja miał, znaczy ja nie prowadzę dziennika tradera, dlatego, że po prostu robię tego dużo. Na stronach geometrii rynku jest taki, ja opisałem przez cały tydzień, opisywałem swoje trady. Takie opisywałem trady, jak właśnie to taki stacjonalny, jest tam tydzień z życia tradera, jest taki artykuł. Też tam jest artykuł o tick wolumenie i właśnie porównywaniu wolumenu tiki. O wolumenie generalnie jest taki artykuł, możecie sobie wejść i poczytać, tam są właśnie przykłady z MT4, ale też jest między innymi są pokazane setupy, jak ja w ciągu, co ja robię codziennie, jak zagrywam, jakiś taki tydzień. Na Emini? Tak, tam jest na Emini. Ale czy ja głównie na Emini, się specjalizuję w Emini, czasami grywam inne rzeczy, ale to też chcę zrobić coś takiego jak swing trading i to też z tego wszystkiego, o czym mówiłem, no to dochodzi, też tam jest bardzo, wydaje mi się, warta rzecz, którą warto powinien się sobie przeczytać na stronach. Ja tam zamieściłem coś takiego jak swoją desideratę taką. Desideratę, czyli takie swoje prawa, między innymi punktem 10 i to jest takie wyzwanie i taka przytyczek do mojego przyjaciela, który na przykład nie potrafi być na rynku i nie mieć pozycji. On zawsze ma długie. Mówiliśmy z rynku akcji. Jesteśmy z tego czasu, kiedy były tylko akcje. I on zawsze musi mieć pozycję i zawsze długą. I on zawsze ma pozycję. Gra bez stopów, dobrze zarabia, jest dobrym traderem. Tylko, że on na przykład potrafi, a ja znowuż nie lubię mieć pozycji. Ja się najlepiej czuję bez pozycji. Czyli to jest dla mnie najlepsza sytuacja. I on jak najszybciej, no co rośnie i nie masz pozycji. Do mnie zadzwonić, ale tam jest ostatni punkt tej desideraty jest... Wyślij żonie kwiaty, pobaw się z dziećmi, rynki będą zawsze dostępne. Pamiętaj, to jest kwintesencja tego, że rynek zawsze będzie, nie ucieknie. To nie jest, one się zmieniają, ale są zawsze i trzeba z tego założenia wychodzić. Czy grasz tylko na interwałach jedynkowych, czy też piątkach, piętnastkach? Na jakich najczęściej? Znaczy, wychodzę z wyższych układów czasowych, czyli szukam trendów na wyższych, ale wychodzę od miesięcy tak naprawdę, widzieć co się dzieje na rynku. Czy w której fazie rynku jestem, czyli tak jak w której fazie jestem, ale bezpośrednio co mnie interesuje. Jeżeli ja gram na wykresie 1-5-minutowym dzisiaj, tu i teraz, to mnie interesuje 15-minutowy, 60-minutowy trend, ale nie bagatelizuję trendu dziennego. Tak tutaj akurat zostałem trochę zhejtowany, jak coś tam było taka sytuacja a propos DAX-a. Marek bodajże, Rafał FX, tak. Między innymi powiedział coś takiego, że... Nie, ja go wyparłem, bo on bardzo mądre rzeczy wypowiadał. Czytajcie między słowami, ja nie mówię, tylko zrobiłem to z czystej... Znaczy, on powiedział, że bardzo ważny... On tam pisał o trójce Bessy, że potem... No znowuż, czytajcie pewne rzeczy, no próbujcie zrozumieć, co on chce powiedzieć, że jest potencjalna trójka Bessy. Potencjalna, to nie znaczy, że jest. Że ona może się wytworzyć, czyli jest zagrożenie, że taka sytuacja powstanie. I napisał tylko, dodał jedno zdanie, że patrzenie to, co na tych dużych graczy, na te świece godzinowe jest ważne. I to chciałbym wam w tym powiedzieć. To nie chodzi o to, czy rynek spadnie, czy urośnie. To chodzi o to, że to, znaczy jak ja robię sobie trading plan, wychodzę siadam do wykresu codziennie i robię sobie przygotowanie do pracy, to pierwszym podstawowym elementem jest obejrzenie świecy dziennej, układów dziennych. Ja się zastanawiam, czy ci goście z dni będą dzisiaj coś robili, czy nie będą robili, co oni widzą. Bo oni mają większe pieniądze po prostu.
Jeżeli oni zobaczą coś, na przykład trójkę Bessy by zobaczyli, no to możecie spodziewać się uderzenia. To nie znaczy, że ono będzie. Nie znaczy, że ta trójka Bessy będzie, tylko że jest takie zagrożenie. Chodzi o to, że musimy ich obserwować. I to było główne przesłanie tego, dlaczego jego trzeba słuchać. Bo to, że my się skupiamy na 5 minutach, jest fajnie tu i teraz, ale w pewnym momencie przychodzi większy grad z większego interwału, który się aktywizuje. A kiedy się aktywizuje, to znowu jeszcze taka dykteryjka, znowu, że w trading roomie u Gilmura była taka zasada, że nie gramy w dni, kiedy są święta żydowskie, z zakazem pracy. No to, i co najzabawniejsze, pilnował tego Niemiec, taki Rainer Bilek. Ale to rzeczywiście działa. Po prostu jest bałagan na rynku. Te korekty wtedy się nie trzymają, no nie ma dużych pieniędzy. I to rzeczywiście tak działa. Ja nie mówię w sensie takim, tylko po prostu mieliśmy taką zasadę, to była jedna z zasad. No po prostu kiedy jest porządek na rynku, kiedy nie ma porządku. No i tyle. Także wychodzę z większych interwałów, ale trzeba to, że ja widzę nawet jakikolwiek układ na 5 minutowkach, a mam grać przeciwko układom dziennym, sorry. No. To są ważniejsze, większe pieniądze tam stoją. Mówiłeś trochę o tym kalendarzu, dzienniku tradera. I jakie jest twoje zdanie? Czy tak, czy nie? Czy ktoś powinien weryfikować te zagrania? Znaczy ja przyznam się, no niestety nie chciałbym tego. Wydaje mi się, że patrząc z tego doświadczenia, nawet po tym SATFie, co opowiadałem tę historię tam, no to gość, który nie miał pojęcia o wolumenie i pewne zachowania, dzięki temu wysnuł właściwe wnioski. Nie nigdy, bo ja robiłem dużo transakcji, ja potrafiłem zrobić kilkadziesiąt transakcji dziennie. Bo tutaj czasami na tych małych interwałach po prostu trzaskami tego nigdy nie opisywałem. Nigdy. I być może błąd. Nie mówię. Wydaje mi się, że żeby wyciągać wnioski, być może nawet w tej chwili kiedyś, bo trzeba zweryfikować pewne setupy, to usiąść, przejść do replayem i je opisać, zobaczyć jak funkcjonuje, bo to się wszystko zmienia. I wydaje mi się, że warto, na pewno warto Czyli to prowadzić. W celach statystycznych na pewno warto tak, prowadzić. Tak. Tak. Żeby sobie móc wrócić za jakiś też kwestia czas, czasu. Żeby zobaczyć. Mhm. Kwestia czasu, a w pewnym momencie ja sobie zdałem sprawę, że najważniejszym moim aktywem jest czas. Takie podstawowe kryteria wyboru brokera. Jakie byś wziął pod uwagę? Rynek regulowany po pierwsze. No dobra, a dla takiego świeżaka, tak, który nie ma odpowiedniego zasobu gotówki, żeby wskoczyć sobie na rynek regulowany. To nie wiem. Bezpieczeństwo, czyli proszę. No wiecie co, no, praktycznie myślę, że można rozsądne zarządzanie prowadzić z kapitałem rzędu $5000, czyli $5000, czyli zakładając, że... I to wcale, no, powiem wam, jak my mieliśmy na początku taki trading plan ustalany na poziomie takiego wejścia i jak budować siebie wobec tego, no, czyli z tą piątką trzeba zaczynać, $5000, powiedzmy tak. Założenia. To nie mówimy o ranach, nie mówimy o takim, tylko mówimy o w miarę spokojnym zarządzaniu. Mój stop loss dzienny, czyli powiedzmy to, ja mam włączenie rachunku $500, czyli 10 powiedzmy procent tego rachunku, jeżeli to jest taki rachunek tej wielkości, to jest mój out dzienny kompletny. Przy takim, to nie przy 5000, myślałem, że musiałbym to wcześniej, bym musiał to niżej ustawić. Ale zakładając przy rachunku, jeżeli ryzykuję w jednym tradzie 2 punkty, to ryzykuję $100 w jednym zagraniu, prawda? Czyli moje ryzyko na trade jest właśnie około 2%. Tak? Dobrze, 2%. 2% ryzyko na tradzie. To jest ryzyko zagrania pojedynczego zagrania, maksymalne. I teraz target. Jak popatrzcie na te ruchy, popatrzcie na dokładność, no to taki pierwsze słowa Gilmura. Ja pamiętam to. Dobra, okej, panowie, macie zmienność dzienną na poziomie 20 punktów na EMINI mniej więcej. Czyli proste założenie, zrób 4 punkty tygodniowo. Czyli 4 punkty, wychacz 4 punkty, czyli $200 tygodniowo zrób. Razy 4 masz to zrobić tygodniowo, czyli musisz mieć dzień straty, dzień w topy, czyli jak powiedzmy się budować. Jeżeli zaczynasz od jednego kontraktu w tym momencie oczywiście. $200 to tygodniowo 800, no to po 800, tak, czyli po 10 miesiącach masz 8000, czyli no coś tam puść po 10, nawet nie podam, urlop bierzesz, no to masz 100%, trochę więcej niż 100% po w momencie, kiedy uda ci się to zrealizować, 2 kontrakty i w ten sposób budujesz przy tym ryzyku. To jest takie założenie, tak jak my mieliśmy takie podejście, żeby się budować, o tak, żeby się budować od tego poziomu. I to jest do zrobienia, bo 4 punkty tygodniowo, no to jest naprawdę do wyhaczenia. Jeżeli mój taki podstawowy target, no to jest właśnie te 4 punkty, ale dziennie. Dziennie, a codziennie. I z tego wtedy można sobie żyć spokojnie i traktować to jako pracę w fabryce.
półtorej godziny dziennie. Przy czym muszę powiedzieć, że to jest kwestia taka jeszcze, bo to jest target się zmienia. Jak ja siedziałem kiedyś, to ja mogłem siedzieć 8-10 godzin przy komputerze siedziałem, ale w tej chwili moja percepcja po godzinie półtorej siada. Ja nie jestem w stanie tego codziennie robić. Oczy siadają, niestety, ciśnienie, inne rzeczy, brzuch rośnie. Nie, no mam nadzieję, że może się spotkamy, bo tutaj badały pytania odnośnie tego oprogramowania i pokazania tego, co tam jest, żebyście mnie nie hejtowali, że to oprogramowanie tylko chce sprzedawać, ale też ono czemuś ma służyć, oszczędności naszego czasu przede wszystkim, czyli ma pomagać. A to, że na to poszły jakieś konkretne pieniądze, to musi też kosztować. Jeżeli ono ma się rozwijać, coś ma dziać z nim z takim, to są podstawowe koszty. Nie widzę. Wydaje mi się, że ono jest potrzebne i się wielu przyda, dlatego być może jak tutaj będziecie chcieli, to może wtedy sobie usiądziemy, zrobimy analizę, popatrzymy na oprogramowanie, przygotuję się lepiej, nie będzie mi wywalało, może źródła danych jakoś inaczej dobierzemy tutaj, żeby nie było takiej hecy, że teraz nagle mnie wyrzuca z danych. I o tym sobie pomówimy, także do tego możemy cofnąć. Także teraz mam się pożegnać. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę.